to pralka. Mówię, Boże, ten komputer tutaj dzisiaj głośno chodzi, a to pralka wirowanie wbiła w tle. Ole jozdo. Akurat teraz, jak zacząłem streama, Boże, co za gówno. Siema, siema. Ale jestem zmordowany po tym weekendzie, nie wiem, jakoś ta trasa. Nie wyspałem się. Kacuwa. O! Zaraz zasnę. Pralka w wirowaniu. Twoja stara na czuwaniu. Pod więzieniem, bo cię wzięli. Dobranoc, cześć, cześć, suchy. Ależ pięknie wyglądasz na miniaturce, wiem, O, nowa korona, cześć Stasiu. Grałeś w Last Epoch? Nie. Co to jest Last Epoch? A, to Diablo. Nie, nie, zacząłem w Diablo 2 na nowo grać. Jezu, ale susza? No, w Łowiczu to zawsze. Masz wąs jak Bohum? Kim jest Bohum? No, jestem ciekaw, tak za miesiąc jak zapuszczę, bo ja go... I tak jak... To ja to cały czas przycinałem strasznie. I nie dałem mu rosnąć tak za bardzo. Jestem ciekaw, jak teraz go nie będę przycinał i za miesiąc jak to będzie wyglądać. Niedziela, humor, wieczór, popsuty? Trochę tak, kurde, trochę tak. Posprzątać by wypadało, na jutro odcinki nagrać trzeba. Kurde, ale gówno. Czuję dzisiaj... Idę na początku. Wyglądasz, jakbyś lubił dzieci, bo lubię. A ty nie lubisz z wyrolu? Ale paprykson. Dobra, dziś to chyba se poroluje na coś fajnego, nie? Dobra, Crooked Penny Challenge, widzowie. Tylko, że nie mam ładunków. Tam, gdzie wejdę i mam ładunek, to Crooked Penny Challenge, essa. Znaczy Crooked Penny Challenge. Będę se klikał tam, kiedy chcę. Jak będzie dobry item, to będę używał Crooked Penny i jazda. Siema, siema. Jay Schlata? Co ty gadasz? Jay Schlat Giga Cox. Uwielbiam najbardziej jego żarty. Oceniam je na 9 na 11. Łyp. Siema Łukaszu, cześć, cześć. Łowicz ma moda tutaj. Ta, z litości mu dałem, no. Żeby coś w życiu miał, nie? Co sądzisz o filmach? Co ty mu... A, z trylogii Sienkiewicza, Boże. Nie oglądałem ich, szczerze mówiąc. Powiem ci, że już myślałem, że te kolejne żarty i jest jakaś trylogia filmów o kimś, kto się rymuje z Sienkiewicza. Ale tak jak napisał Łowicz, lubi dzieci. Neksik już ma bana. nie ma bana, no. Mi Łowicz podpadnie te... O, ty, Humbling Bundle za darmo. No jessa! Gitara się ma, już tylko to string, ale super. Kiedy na miniaturce widzisz Giga Coxa, po czym odpalisz streama i widzisz Janusza, no widzisz? To jestem po prostu, ja na kamerce to jest twój stary, a ja na miniaturce to jest twój stary w jego opowieściach. Hej, hej, cześć, witam panie Krystianie. Kurde, modów zapomniałem odinstalować. Parę, bo żeby nie ścinało. Niedziela, wieczór, humor popsuty. Uważaj, bo skończysz jak Kuri z modem, a dokładnie z brakiem modu, dokładnie, tak. Kuri... Status Kuriego jest jak status jego rozumu. Nie posiada. O, gówno. Bierzemy i lecimy. Będą plecaczki. Jutro, jutro o 15. Jeszcze nie nagrywałem. Na streamie nie, na streamie dzisiaj. Zaczek. Okej, czyli straciłem Solharta. Nie mam czerwonych serduszek. Dobrze wiedzieć. Widow. Dzień dobry, pani Widow. Ty na kamerce nie mamy na tuce, to ty kontra chłopak, o którego masz się nie martwić, bez kitu. Płacisz, a ten cię obraża jeszcze. Cyrus syr. Ale gdzie? Ja tylko obrażam Łowicza, albo Kuriego. Ale Kuriego to z miłości, a z Łowicza dlatego, że jest z Łowicza, ja ze Skierniewic. I muszę mieć jakieś gorsze miasto po prostu do wyzywania. No Beverly Hills, Skierniewic, Łowicz. No nie mam czerwonych serduszek, a HP-a to bym wziął. Co planuję z wąsem, Rywku? Spytaj się twojej mamy. Bardzo dobrze wie, co z tym planuję. Co to? Balls of Steel! Super! A tu? A! Fuck! Fuck! Range down. Siema, jak tam wieczór mija? Fatalnie! Nie wiem, nóg nie czuję. Czemu po alkoholu mnie bolą kolana zawsze? Jakby co, ja pamiętam, co robiłem, żeby nie było.
A Sosnowiec? Sosnowca mam rodzinę, lubię. Pozdrawiamy Sosnowiec. Kurde, ja nie mam wcale dużo zdrowia. Ale niemiło. Dlaczego niemiło? To żart tylko był. Co ty, my z twoją mamą to... Takie mordy jesteśmy. Będzie Isaacl? Może, raczej nie. Skąd masz takie zakola, to przez uda twojej starej, bez hitu. Muszę sobie to gdzieś zapisać w moim notatniczku żartów, których nie używać, bo są beznadziejne. A, widzisz, jak wywinąłem katalogonem, człowiek. Albo zgierz? Nie, no ja nie jestem z Łodzi, żeby się ze zgierza naśmiewać, nie? W Łodzi mieszkałem, ile? Z 6 lat? Nadal wydaje mi się, że to na tyle mało, że nie mam prawa czuć się łodzianinem i wyzywać zgierza. W ogóle ostatnio się spytaliśmy moich naszych znajomych, czy oni się uważają już łodzianami? Łodzianinami? Nie wiem. Czy bardziej nadal skierniewiczaninami? I powiedzieli, że normalnie uważają, że Łódź to ich miasto, nie Skierniewice. No i tam mieszkają od 16 do teraz. 8 lat już. Czy to już wystarczy, żeby się czuć łodzianinem? Nie wiem. Wy mi to powiedzcie. Ryba głowy. Nie interesuje mnie. Łodzianami, marynarzami jak coś. Boże, Stachu. Weź, wyjdź. Słuchaj, weź go zmutuj na 10 sekund. Trzeba Stacha przytemperować z tymi sucharami, bo wszyscy podusimy tutaj. Dobra. walka z bossem. Łodzianin? Masz na myśli sternik? Hej, człowieku. Przestań. Ludzie ze Skierniewic wyśmiewają Łowicz, a ludzie z Łowicza wyśmiewają Skierniewice. Najśmieszniejsze jest to, że ci w Łowiczu myślą, że to jest prawda. Dobra. Dobrze, HP up. A tu co mamy? O, tu jest False PhD, trochę gówno. Red King. No nie opłaca się tych itemów brać dwa razy. Papałowicz. O nie, jaki Papałowicz? Stachurek został zawieszony przez moderatora Suchy na 10 sekund, bardzo dobrze. Nawet pasuje, Suchy to z nazwy, będzie za suchary was zawieszał po prostu. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Elegancio, jest, dobre itemy tu dostałem w ogóle. Ty no, Red Kinga, no to False PhD trochę z dupy, a? Łowicz to gorzej niż wieś, opinia każdego, kto nie jest z Łowicza. Jednak okazuje się, bardziej przeszkadza mi trucizna. Jaka trucizna? A w plecakach. Ale w ogóle zarąbiste są te plecaki. Boże, już się nie mogę doczekać, na jutro odcinek ja będę nagrywał, naprawdę. Jest jazda w tych plecakach, jak nie wiem. Secret room? Ja jestem z Łowicza i też uważam, że to giga wieś. No widzicie, nawet łowiczanin myśli, że Łowicz to jest giga wieś. Ja cię od początku roku za bardzo nie oglądam, ty teraz wąsy zapuszczasz? No kurde, no. No znowu miałem żart o twoje stare, ale ile razy można to powtarzać? No, dam sobie spokój. Tak, będę zapuszczał wąsa teraz, żeby podrywać wasze stare. Ja nie jestem z Łowicza i też tak uważam. Widzicie, znaleźliśmy gdzieś więź zgody. Ej, tak się nie robi. No, podwójny Curse Room. To nawet spoko mi miło. Ale nie chce mi się za to płacić. No fuck! Jak tam weekend z rodzinką? No bardzo miło, bardzo miło. Chociaż był jeden zgrzyt. Zjadłem najgorszego w życiu kebaba. I byłem w szoku, bo mojej siostrze smakował. I moja siostra zamówiła, powiedziała, że ten, że tego kebaba to nawet jakiś Polak kręci. No i najwyraźniej chyba Polacy nie potrafią w kebaby, bo w ogóle... Słuchaj tego, jestem u siostry i szwagra. No i zamawiamy jedzenie, zamawiamy kebaba, nie? No to jej mówię, co chcecie? Ja mówię, byle co, mięso mieszane, sos mieszany, nie? A ona, że nie ma, że nie ma, jest mięso z woła i z barana.
co jest za kebab w ogóle? Żeby kurczaka nie było. A ono, Boże, jaki ty jesteś wymagający! Ja mówię, podałem ci najprostszy po prostu kebab. Mięso mieszane, sos mieszany, cokolwiek. A ty mi mówisz, że jestem wymagający. No ale dobra, zdecydowaliśmy się na tego wołowego. No, wołowinkę też lubię. Ale Boże, to był chyba najgorszy kebab, jaki w życiu jadłem. Tak jakbyście mnie tydzień temu spytał, jaki jest najgorszy kebab, jaki jadłeś w życiu? No nie odpowiedziałbym ci, bo nie ma czegoś takiego, tak? No zawsze jakiś kebab zjesz, to jest w miarę dobre i nie myślisz o tym tak bardzo. No to ten był beznadziejny. Tak więc Zabrze najwyraźniej nie potrafi w kebaby. Muszę się spytać was, drodzy widzowie, jakiego kebaba polecacie w Zabrzu, bo ja wiem, jakiego nie polecę wam. Co tutaj? Tego się nie opłaca podwajać. Ja mam to w dupie, to podwojone nic nie robi, nie będę ryzykował. Kurczaczek w kebabie dobry. No ja lubię właśnie te różnice tekstur, żeby był mieszany, nie? Mieszany. Ola to w ogóle wzięła jeszcze z łagodnym sosem. To u mnie jeszcze coś ten ostry sos ratował. On w ogóle nie był ostry, nie? Ale jakiś tam smak miał. Bo to mięso, ta wołowina blada normalnie jak moja dupa. No i Ola nawet nie zjadła swojego, pół zostawiła, no to mówię, ja ci daję tego już na zimne, już tam dojadłem. Tego mojego dojadam, zimnego, i mówię, ty, no zimny mój jest chyba lepszy niż świeży, bo każdy zimny kebab jest średni, więc tu aż tak bardzo się nie rzuca, że ten jest taki beznadziejny. Ale Oli zacząłem jeść z samym tym łagodnym sosem, no to myślałem, że już normalnie wykituję, nie dało się tego jeść. To był pierwszy w życiu kebab, którego nie zjadłem. To jest zbyt gówno i temy, nie interesuje mnie to. Ja wawiadłem kepsa, który smakował jak kanapka z pasztetem starym. To nie najlepiej. To kiepsko. Fifek, nagraj Brawlhalle. Dlaczego tak zespamiliście z trzech kont nagle taką samą wiadomość? Czyżby to multikonta poszły w ruch? Bo ktoś bardzo chciałby, żeby nagrał grę mobilną. Niestety muszę cię zawieść, drogi widzu z potrójnym alter ego. Nie planuję nagrywać Brawlhalli. Ale na pewno nagram film z twoją... Dobra, żart, już za dużo żartów. Ryzyk fizyk, gówno w jadrze. Nie! Ale gówno. Tutaj secret room. To moje multikonta w nawiasie żart. Karma? A za co karma, no? Dobrym człowiekiem jestem, nie biję ludzi. Ostatnio masz coś słabość do matek widzów? To jest najprostszy po prostu typ żartu. I found pills, gówno, retrovision, black hearcik, elo. Rywciu, przepięknie wyglądasz, dziękuję. Gdzie mieszkasz, Rywciu, jeśli można wiedzieć? W sypialni twojej. No w Skierniewicach, no, a gdzie? Milion razy mówiłem, jestem ze Skierniewic. Tego, to lepsze miasto, to najlepsze miasto w tym trójkącie Skierniewice, Łowicz, Żyrardów. O nie, filmik z Billem Gatesem już nie istnieje i ja nie wypowiem tych słów już nigdy więcej, bo kanał na drugim kanale za film o Billu Gatesie dostałem ostrzeżenie na kanał i o. Tak więc już szanujemy Billa Gatesa. Co robimy, widzowie? Szanujemy Billa Gatesa. Nic złego mu nie robimy. Po prostu mamy nadzieję, że poprawi te kontrolery. W końcu trafiłem na początek streama, do której grasz. No dzisiaj niestety nie za dużo. Dziękuję, Skalmarze, Blanciorze. Max ze 3 gry. Dzisiaj jestem jakiś padnięty. Tak więc... Tego, Jezus, panie docencie Trzmielu. Pamiętaj, żeby co jakiś czas pogwizdywać podczas walki z Dinglem. Dziękuję, panie docencie Trzmielu. Co mam ci zagwizdać? Jaką piosenkę? Tego się nie opłaca powielać. Ale dobre itemy. Szanujcie Billa Gatesa, dokładnie tak. Fifek, my nie jesteśmy altkontami, tylko jesteśmy twoim fanklubem o nazwie Currywurst, a to pisałeś chyba ktoś z was.
na jakimś tym, na jakimś streamie pisaliście, no pytałem się, o co chodzi, o Kekery Wurs, o co, come on. Skierniewice są zrywka? Tak, skierniewice są ze mnie zrobione. Stars i aha. Ale kurwa. Kiedy stream z plecaków? Może w następnym tygodniu. Ja treasure room w lustrze, no ale tam jest część noża, mam ją w dupie. Łowić to ten hałd dżemów. Trzeba tego screenshota zrobić i... Na Discordzie Łowiczowi pisać za każdym razem, jak ktokolwiek napisze Secret Roomu, Bogboss Challenge Roomu, super. Czy słyszałem o horrorze Zohozis? Nie słyszałem, a cóż to takiego? Co to za emotki po prawej na czacie? O Jezu, czy to jest już od... półtora roku? Pamiętam, że to weszło jakoś jak robiłem streamy z Hardcore Minecrafta. No to mi się wydaje, że tak z rok minimum to temu było. O, jak ktoś nie pamięta, to... Tak, są zapisy Hardcore Minecrafta. Fajna była ta seria z Minecrafta tak w ogóle, podobała mi się. A już niedługo serwer dla wspieraków z Minecrafta startuje. A, czy niedługo, no jeszcze muszę dokończyć Oxygen Not Included na drugim kanale. Jak sobie dam spokój z Oxygen Not Included, to polecimy w serwer. Kiedy następna seria z Minecrafta? Na razie nie planuję, no będę jedynie sobie grał z widzami tutaj. I raczej poza streamem, albo sobie nie wiem, zrobię taką nakładkę, żeby nie pokazywać wam kordów. No ale znając życie, i tak mnie znajdziecie na tym serwerze po tym, co będę pokazywał i mi poniszczycie wszystko, co pobuduję i się będę denerwował bardzo na was. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To też się nie stakuje, ale jest dobre. Tutaj mamy Justice. Co robiło Justice odwrócone? Klucze chyba, znaczy Boże, skrzynie, no, bez różnicy gdzie. No, Tirzapy 2 to byłoby spoko akurat. No i super. No i super. Jestem pod twoim biurkiem razem ze skarbówką. Mamy takie plany, żeby odciąć ci wszystkie kable od komputera, cały prąd za niepłacenie 2137 lat. Pozdrawiam serdecznie. Znaczy, pozdrawiam. A jak mi nie wspierając, dać się dostęp do serwera Minecraft, kiedy będzie o nim trochę więcej info, jak będę go stawiał? No, sądzę, że do końca miesiąca jakoś będzie już. Nie będę mówił odnośnie tego, czy jak stracisz dostęp też do serwera. Powiem ci na Discordzie. Bo teraz jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić nad tym. Patrick Begarda jest po rozwiązaniu po wybuchnięciu, tak na przyszłość. Niedawno na odcinku mówiłeś, że daje gówno po wysadzeniu. No, miałem na myśli dokładnie to, co ty napisałeś. Parę znajdziek. Łop. Ale mam koński w ogóle uśmiech. Ty, przemianę w kończeniu bym miał, jakby to podwoiło. Health down. A to mi da damage? Tak, spoko. Dwa razy mogę lina. Kurde, miałem nadzieję na conjoint. A tu dostałem zesroint. I tak są czyli do Minecrafta do pokazania twoich kordów, więc jak ktoś będzie chciał, to cię znajdzie. No to takiego delikwenta usuniemy. Nie, naprawdę, jak ktoś wbije na serwer youtubera dla wspieraków, żeby cheatować, to jest... To trzeba być takim przegrywem życiowym, że ja nie wiem, naprawdę, no. Ale to już trzeba być takim zerem. No ale będzie anti-cheat, ja też będę na tym aspekcie chodzę i często sprawdzam. Dobra, tu zaczekam. Ja się tam na anti-cheatach nie znam i żaden anti-cheat nie będzie tak dobry, jak będę po prostu w porównaniu do chodzenia i patrzenia, co ludzie robią i jak funkcjonują. Kurde, no część przemianowego pingu chciałem mieć. Przegry w kategorii zaspoileruje Isaac, no, ale to mnie nawet bawi, powiem ci, no to już nawet mi przyjemność sprawia. Jak wykryjesz cheaty? No mieliśmy na przykład takiego delikwenta,
który zagrał po prostu na X-Rayu, nie? No i nic wielkiego tam nie robił, ale grał na X-Rayu. Na normalnym vanilla serwerze dla Bejki, dla Jaj. To był serwer dla wspieraków z Minecrafta jeszcze 5 lat temu zrobiony. 2 damage upy, jakbym dostał, to byłoby spoko. Ziomek, no tak wiesz, chodzę sobie za nim na spekcie. A on tu i centralnie do Diaksa. I odtąd tu najkrótsza droga do kolejnego Diaksa. Tu. I normalnie wszyscy robią, wiesz, jakieś wykopki, jakieś tam, że techniką tu, żeby zobaczyć, tu szukać jak największej ilości chunków i tak dalej. A ten tu. Nie, ja nie mam X-Raya, nie. Albo tego. Ktoś zrobił screenshota, że o, zobacz co on odwalił. Ktoś tam na czacie się wyświetliło, że spadł i umarł. A debil nie ogarnął, że X-Raya widać i zrobił screenshota swojego ekranu, gdzie chodzi na X-Rayu, nie? Nie, to taki skin pack, to nie X-Ray był. Masakra. Skalmar Blanciur! Dzięki za zostanie wspierającym! Żółwik dla ciebie! Dzięki za wsparcie! Ty, a tutaj zrobię coś głupiego i użyję najpierw tego. O, to jest dobre. Użyję aktywnego, żeby dostać 2 diplopie tutaj, drodzy widzowie. Czytowanie na prywatnym serwerze to już naprawdę dno, nie wiem kim trzeba być, aby tak nisko upaść. Dla takiej osoby należy się wieczna hańba. W sensie, no wiesz, no, mamy tam historię bloków, tam jak ktoś coś odwalił, to po prostu to cofnęliśmy, a on dostał bana. No i nie rozumiem po co coś takiego, nie? Dla nas to jest mała uciążliwość, ale... Ja nie rozumiem takich ludzi. Kiedy stream z sąsiadów? Nie planuję. Wiesz, że tekstur... A wiesz, że jest tekstur pack z X-Rayem? Wiem. Na pewno uda się dostać 2 diplopie, ale ja myślę, że 4 diplopie są jeszcze lepsze. No co za gówno, ty. A jedną diplopią mógłbym powielać kolejną diplopię i tutaj miałbym listoka i pojawiałbym non stop itemy. Ale gówno. Serwer z Minecraft mnie zachęcił. No, mnie zachęca do poznania cię twój nick, panie Skalmarze. Bo lubię owoce morza. Świartucha na nic nieprzydatna niestety. Bo ja się zżygałem. O ty, nie, tu jest lepszy odcinek, no tak. Break uciekł, no niestety. Frutti di mare zarąbiste. No ja szczerze nie lubię pizzy z owocami morza. Uwielbiam krewetki. Krewetki to jest moje ulubione mięso. Uwielbiam kalmary. Uwielbiam ryby. Ośmiornice lubię. Ale małże dla mnie są paskudne. A, albo te krewetki koktajlowe. O Jezu, jak byłem w Białymstoku u Maszy z rok temu, oglądaliśmy jakieś WWE i on jakąś tam pizzerię polecał właśnie z okolicy. Emoltik, dzięki ci serdecznie za zostanie wspierającym, żółwik dla ciebie, wielkie dzięki. Przypominam wam chłopaki, jak nie wiecie jak się dostać na Discorda, to karta społeczność u mnie na kanale i tam jest post widoczny tylko dla wspieraków, gdzie jest po prostu tutorial jak na dołączyć do Discorda. Byliśmy w Białymstoku, on tam jakąś pizzerię polecił, serwis, bardzo łatwy bosik. No i patrzę, ty, no jest... A nie, to nie tam. A nie, to tam! Jest z krewetkami pizza. No i mówię, super! Uwielbiam krewetki, bierzemy. I na zdjęciu ta pizza miała normalne, duże krewetki. A przyszła cała pełna malutkich krewetek koktajlowych. No jak tak można robić? No to trzeba, to już trzeba być, nie wiem, kibicem Jagiellonii chyba, no naprawdę. Pozdrawiam wszystkich kibiców Jagiellonii. Conjoint, tak jest. A tutaj staj. I co, piętro? Czemu uważasz, że to chłopaki? Bo takich się nikt kończy, nie na A. Dziś w RMF FM było o Skierniewicach, że wywiad z jakimiś dziećmi z przedszkola był. I co tam powiedziałeś?
Zawsze jak słyszę, że ktoś lubi krewetki albo karmel czy tam ośmiornica, to mam w głowie: o ja cię, ale banan. No ja uwielbiam krewetki, ale jadam je, mówię, raz na kwartał może, bo mi szkoda pieniędzy na to. No także robię z jednych zakupów dwie porcje, to można by tak raz na miesiąc jem krewetki. Kalmarów to też nie pamiętam, kiedy jadłem. Raz kupiłem mrożone, ale te mrożone kalmary to nie za bardzo. Kalmary to dobre są w knajpie. Pokochałem krewetki i kalmary, jak byliśmy w Chorwacji na wakacjach w 2017 roku. Od tamtej pory to kalmary może jadłem z 5 razy. Ale no uwielbiam, uwielbiam kalmary, tam były przepyszne. No ale tak szczerze, to te 5 razy co próbowałem w Polsce, to ani razu nie były tak dobre jak tam w Chorwacji, więc... Może po prostu tylko tam mi smakowały, bo były świeże, a u nas w Polsce jest trudno, dobre owoce może. Za opłucie mi skarbówki masz dożywocie w więzieniu? No dobrze, trudno. Co tu mamy? Essence of Sovilo. Plus Black Harcik, ostatni przeciwnik zabity w pokoju. Respawnuje się permanentnie jako szarmiona wersja. Ale gówno. Nie lubię takich rzeczy. Tears down, nic ciekawego. Gdybym był twoim córką, to kupiłabyś mi komputer? Co ty mówisz w ogóle, człowieku? W jakim ty języku piszesz? Na pewno nie w polskim. Kurde, jakbym miał córkę, to od razu jej kompa kupuję. Bez kitu, to będzie gamerka. O, stopłoczyk, elegancko. Takiego smaka na krewetki zrobiłeś, idę se kupić i zjeść. No to smacznego ci życzy. Kurde, teraz mi się przeciwnicy respawnują. Mam nadzieję, że na bosie to nie działa. Będą plecaszki, czy tylko Isaac? Na streamie tylko Isaac. Nagrałem kilka shotów na kanał, 2 już dziś wrzuciłem. Jak dobrze pójdzie, za kilka dni wrzucę jakąś zapowiedź nowej gry. W sumie już prawie skończona. Dalej czekam na coś z 5 nocy z rywkiem. Na razie się nie doczekać, no bo nie widzę sensu grania w to dalej. Co to było za obrażanie mnie? Pamiętaj, że masz taki sam poziom rozumu jak ja? Niewielki. Baseniara by ci wyrosła? Weź mnie, nawet nie strasz. O Jezu, nie, to przeżegnać się trzeba, żeby tak nie było. Wypluj to. Dorime. Dawaj item jakiś dobry, byczku. Dorime. Interare dorime. Trochę gówno. Co tutaj? Jak to się stało, że zacząłeś nagrywać filmy na YouTubie? No zawsze chciałem być YouTuberem, mi się to bardzo podobało. Lubiłem YouTuberów i na YouTubie się wychowałem, to jest... moja ukochana platforma, od dziecka kochałem YouTuba. Jak dostałem tylko pierwszy internet w 2006 roku, to na YouTubie zawsze siedziałem, oglądałem YouTuberów, oglądałem gry. Chciałem być YouTuberem. Od zawsze. No i zacząłem jako hobby, a się przerodziło w pracę. Nawet dobrej połowy kontentu nie odkryłeś, rywku. No ja wiem, ale to nie jest jakaś taka gierka dla mnie, no. Czekanie, jak mnie wystraszą moje mordy, tak. Ale rozpieszczone teraz te dzieciaki widać to po tobie. No, pan Jarosław Smoleński 2. Co po mnie widać? Oglądałeś nowy program Grzegorza Dolniaka? Kim jest Grzegorz Dolniak? A, to jest ten od faraonów do dokąd skończymy. Tak? Tak mi się wydaje, że to jest ten stand-uper. Nie, nie widziałem. Szczerze nie wiem, czy widziałem chociaż jeden jego program cały. Ależ wujaszkowy wąs, Rywciu. Dziękuję, dziękuję. Tak miał być. Próbuj zagrać bez żadnych itemów. Już nieraz to robiłem, jest nawet taki challenge. Tylko jest turbo nudny, no bo... po co tak grać? Dobry item. Trochę gówno item, kluczyk jest. Dawaj, podwójny.
Growth hormones. Nie. Dobra, tu jeszcze nie idę, bo tu może się trafić coś dobrego, a ja będę chciał mieć ładunek na to. Jakby był brimstone i bym go podwoił, to by była jazda. Spodziewasz się dziecka, że ojcowskiego wąsa zapuszczasz? No szczerze, ja się na razie nie spodziewam. Gorzej jak mnie Ola zaskoczy. Myślę o dzieciach, ale jeszcze troszkę. To nie jest tylko moja decyzja. No przejdziemy zabawne. Aha! Ale gówno. Boże, miałem mordę mydłem i mam całą suchą. Dajcie mi chwilę, się posmaruję kremem, bo aż mnie bolą usta, jak mówię normalnie. Za 27,5 sekundy wracam. Boże, nie no, naprawdę czuć, że jest sucha, sucha skóra, jak wbijasz kremem ten. Smarujesz się nawilżającym i cię piec zaczyna, nie? Dariusz Pamuła. Minęło 30 sekund, kłamco. O, widzisz, co teraz z tym zrobisz? O, a ten w ogóle 35 sekund, ten 31. Ojcowski wąs, wyjście po mleko, widzowie, coś na rzeczy. Jakie wyjście po mleko? Kto mówi wyjście po mleko? Chociaż mleko często pijam. Gram w LOLa z typem, co się nazywa sutrywka. Ale tak oddzielnie, że sutek odstęprywka. Czy to jest jeden wyraz, który w ogóle nie łączy się totalnie ze mną. Ale śmiesznie jest w ogóle, ty. Jak niektórzy tu z was piszą na kanale, Boże, na kanale, na streamach na przykład tutaj, nie? I rzeczywiście są często na streamach. No fuck, no ile tu razy z rzędu zabierze mi item? Jak jesteście na streamach i często piszecie i potem mi ktoś wysyła na przykład screena, że gra w LOLa i losowy jakiś ziomek z LOLa rozpoznał poniku widza mojego ze streamów, nie? Bo często pisze i ogląda rywka, no tak. Kurde, porąbane. Oddzielnie, o, to ciekawe. W sensie bym poznał kogoś, kto gra z takim nikiem. Ryfek, kiedy liga? A nie wiem, no ligusia ostatnio nawet siedzi. Nie mów Dorime, bo to mnie prześladuje, je. Dorime. Dorime. To jest dobre. Pop na tych, na Godheadzie nawet dobry jest, nie? No. Kiedy letal kompany? No chyba nie będzie jednak. Mój e-mail ma to do Rime. Co to znaczy twój e-mail? Że nie masz dostępu do maila i zrobiło do Rime? Czy o co chodzi? Big Styz! Powracający, wspierający! Dziękuję ci, Big Styzie! Żółwik dla ciebie! Wielkie dzięki za powrót do grona wspierający! Włącz kamerkę, matka mi wchodzi ciągle do pokoju i się wypytuje, co to za przystajnia. Udaje przy tobie, że nie zna. Kurde, początek był taki gówniany, a to się przyjemne podejście zrobiło. Aż będzie bity jak matka Biedronia. Weź się, ogarnij człowieku, nie wolno tak mówić. Kiedy jakiś żart o starej,
Nie będzie już, wyrosłem z tych żartów. Dawaj, wbijasz Game Mastera w LoLu. GM? Co to jest GM? Game Master, nie wiem. Grandmaster, tak? Grandmaster. A to nie jest Challenger? Najwyższa ranga w LoLu? Diamond i Challenger? Game Grandmaster jest? O, czemu słuchy kogoś z ten? A za suchara pewnie. Minutę ktoś dostał. O kurde, grubo. Mój pies nazywa się Myszka, w nawiasie przez uszy. Jak słyszę coś o myszce komputerowej czy o normalnych myszach, to mam error w pierwszej chwili. To dziwne. Diamond Master, Grand Master, Challenger? O, to nie było Mastera jak ja grałem. Co było w Isaacle? Nie wiem, bo nie grałem jeszcze. Czyż było żart o starej 19 sekund temu? Ten z timerem siedzi i liczy. Kiedy był ostatni żart o twojej starej? Niesamowicie przydatne. Nie mów tak o starych woźniaka. Tak. Przestałem oglądać Atora. Kurde, Ator to normalnie się zrobił drugi Mariusz Max Kolonko, nie? Kiedyś ziomek jakiegoś, co się nawet słuchało, lubiło i tak kurde poważało. A teraz to w ogóle odkleja totalna. Jezu, co się z nimi porobiło? Mi się nie chce wierzyć, że oni tacy są. No to jest niemożliwe, nie? Że to musi być, bo oni po prostu trzepią dla hajsu to, co oni robią, nie? Kolonko i Ator. O, Skalmar Blancior, tak w ogóle szczęśliwego dnia mężczyzn. Kup se czteropak Harnasia, czy co? Dziękuję, panie Skalmarze, żółwik dla ciebie. Nawet nie wiedziałem dzisiaj, że jest dzień mężczyzny, szczerze mówiąc. Chyba Ola obchodzi dzień chłopaka, a nie dzień mężczyzny. Wracając o Atorze i Maxie, Mariuszu, Max Kolonko. No nie wierzę, że oni są tacy, takie czuby teraz. No to nie jest możliwe chyba, żeby się człowiek taki stał, co? Że to musi być robione dla hajsu po prostu. Nie wiem. Nie wiem, dziwne. Ola obchodzi dzień chłopaka. No wiesz, o co chodzi, no, że mi składa życzenia na dzień chłopaka, nie na dzień mężczyzny. Wszystko dalej. O, niestety, suchy, zdążyłem zobaczyć ten komentarz odnośnie hasła do Isaaca. Tak więc już nie zagramy, widzowie. Podziękujcie użytkownikowi Grzelator za spoilerowanie hasła. Dobra, walka z bossem, lecimy. Pamiętaj, że istnieją ludzie wierzący w płaską ziemię. No niby tak. Co ci nie pasuje w tym, jak nagrywa Ator, bo nie kminie trochę, a jestem ciekaw opinii? No przecież to jest czub, no tam jak zobaczyłem jego jakiś filmik 2 lata temu, to jakieś teorie spiskowe w ogóle, straszenie ludzi, jakieś fake newsy. Nie wiem, no, no nie potrafiłem oglądać tego, no. No nie mów mi, że ty go oglądasz i uważasz, że on dobrze gada. Odklejenie jest typowy, no. Normalnie jakby jakiegoś, nie wiem, propaganda, jest jeden wróg kraju i tam, i on tam nagabuje na to. A to ja cały czas strzelam w jedną stronę, bo mam, myślę, że mam epifory, a nie mam epifory. Rywku, gdzie broda? Kurde, już ten żart z udami za bardzo przetyrany. O Jezus, jak pan Jarosław Smoleński 2 został zawieszony. 86 tysięcy sekund, to dużo. A nie przeczytałem, co napisał. Dobrze, nie przeczytam. Najwyraźniej to było tak obrzydliwe, że nie powinienem tego czytać. Ty, no suchy na razie najlepszy moderator na streamach, bez kitu, bo cokolwiek robi.
było chamskie i obrzydliwe. O, no i dobrze. Co jak co? Tobie wierzę, że ty jesteś w stanie to rozpoznać. No i lecimy na delirium. No to teraz trzeba czekać na Jarosława Kaczyńskiego 3. Aż ty, aż jestem z ciekawości, wejdę na kanał Atora. Jestem ciekaw, jak wyglądają jego tytuły. Ator, a nie, bo on ma te wideoprezentację, tak? Tak, wideoprezentację. Żadna ilość. Kradzież mieszkań i domów Polaków już trwa. Analiza Ator nieruchomości. Polacy z USA coś wiedzą? Polonia napisała list do Dudy i Tuska. W tle wysyłanie wojsk. Tusk się wygadał. Ładują nas w wojnę już bez ogródek. Ciekawe w czyim interesie. Już zaczęli wysyłanie wojska. Robią to dokładnie zgodnie z przewidzianym planem. Jakieś zdjęcie, zdjęcie Jaruzela przerobione na Tuska. Tusk ma to, co chciał. Protest rolników spacyfikowany. Wysyłanie wojsk już tuż, tuż. Co robić? Co Musk znajdzie na Marsie? Przepowiednia. Mówi o czymś mocniej, mroczniejszym niż kosmici. Ja pierniczę. Co ci nie pasuje w tych jego filmach? Ja pierniczę, a ja kiedyś oglądałem te pogadanki jego z Gimperem i uważałem go za mądrego typa. Porażka. Wczoraj z kumplem cisnęliśmy bekę z tych tytułów. Ale no mówi on, wyświetlenia nadal robi, nie? No i mówię, no po co to jest? No nie wierzę, żeby on tak na serio, nie? No przecież ty naprawdę się wydawał inteligentny gość, no. No to po prostu może tak mu... Jego kariera nie zaczęła iść, zauważył, że to się klika. Na tym wyżywi rodzinę. No nie wiem, nie wiem. No tak bym obstawiał, no. Ostatnio Gimper w ogóle oficjalnie wygrał tę sprawę o zniesławienie Atora jakieś 10 lat temu. A to też słyszałem, no. Psycha mu siadła, tak myślisz? Że on tak na serio? Pomyśleć, że mój ojciec to ogląda i traktuje jak prawdę objawioną. O Jezu, to współczuję, jak takie materiały ogląda i właśnie tak do tego podchodzi, nie? To przerąbane jest, jak masz właśnie kogoś w rodzinie, kto tak po prostu łyka takie turbo właśnie sklejone, takie... Bo to nie ma, on nie ma tam przekazać czegoś, on ma nakręcić po prostu ten hejt, nie? Zaczęło się! No dokładnie, no. Już, wojna tuż! Zaczęło się! O Jezu, takie mamońskie gadanie, nie? Takie szczucie po prostu. To jest dobry wyraz. Szczucie po prostu. Ator teraz się bardzo z Jackowskim trzyma, ten mu wciska te swoje przepowiednie. Nie wiem, kto to jest Jackowski, szczerze mówiąc. O, Tier Delay, jeden z niewielu grze, super. A, to jest ten chyba, ten wróżbita Maciej taki. Jackowski, coś takiego. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. A to jest ten sam, co przepowiadał tam Pershingowi? W latach 90. Czy to nie jest ten sam? Nie wiem. Z tym wąsem wyglądasz jak pan TikTok, no widzisz? Teraz wyglądam jak pan TikTok, jeszcze 2 miesiące i będę wyglądał jak twój ojczym. Może ktoś go opłaca, żeby ludzi straszył? Tak myślisz? Mi się wydaje, że mu się to po prostu opłaca i tyle. Nie wiem, nie sądzę, żeby tam jakieś były, nie wiem, konszachty, jakiś tam duży spisek. Myślę, że mu się po prostu to opłaca i tyle. Dlatego to robi. 2 lakapyt zobaczyłem, nie wolno ich... O, lać.
Ponieważ Walaszka gdyby nie był przystojny. To i tak miło z twojej strony. Mam spell. To ten, co się kumpował z gangsterami, a potem za pomocą swojej mocy znajdował trupy. A dobra, to wiem kto. Taki łysy. Ten jasnowidz, no, no to grubo. Chodzę na Steam, a tutaj, jak myślałem, że będą plecaki. Nie! Slimix, Ajzaczka, plecaki jutro o 15:00. Po streamie pewnie dzisiaj nagram. Kurde, na tym piętrze tyle itemów. Bladaj! Albo nie wiem, jak sobie ją wymawiać. Dziękuję serdecznie za powrót do grona wspierających. Ponadroczna korona wspierania. Dzięki wielkie byczku. Range. Damn. Nie chcę, bo mamy fajne pociski na duży zasięg akurat. Z dłuższą brodą wyglądałbyś lepiej imo. No imo nie, bo mi nie rośnie, wiesz mi. Tak jak wąs jeszcze idzie w miarę równo i te włosy się układają równo, to nie wiem dlaczego te kłaki na brodzie to tam się zawijają. No nie będę mówił jak jakie wyglądają. No nie wygląda to dobrze. Ogólnie ja nie mam zarostu, nie? Natura mnie nie obdarzyła dobrym zarostem. Ani broda, ani wąs mi tak naprawdę zbyt ładne nie rosną. Ale już z dwojga złego wybierać lepsze, no to rzeczywiście ten wąs. To zobaczymy za miesiąc, jak to się ułoży. Jaka jest historia tego wąsa? Historii tego wąsa i tak już nie zrozumie. Myślałem, że w delirium. Sister delirium, bardzo łatwy bosik. Kurde, bądź w tej dużej formie, bo ty się wtedy nie ruszasz, jak ci dużo obrażeń zadaje. Nienawidzę, jak delirium jest w wielu formach zwykłych bossów, to ma blokadę na damage i zaczyna się teleportować po całej mapie. Live zone, bo te 23 godziny zapisów to za mało? Będzie. No teraz mi cały weekend nie było, więc nie miałem kiedy nagrywać. Znaczy, że jutro może jakiś będzie streaming z Oxygena. No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj jestem wywalony po weekendzie, jakoś nie mam siły na nic. Nawet tego Ajzaszka jakiegoś długiego pewnie nie będę nagrywał, bo naprawdę ja... nie mam dzisiaj siły. A jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Niedawno wróciłem do domu dopiero, nie? Minął pół roku, nadal wygląda chillowo. Jest dłuższa, czyli dobrze. Czyli super! Ziemniotrix, nowy wspierający! Dziękuję ci, Ziemniotrixie! Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie! O, ale fajnie! 48 Hour Energy tutaj, lol. 10 sekund oddawania. Kurde, wielkie dzięki Beskitu za to, że jesteście wspieracy. To, że jesteście mi taką daje po prostu poczucie stabilności na tym YouTubie. Zdecydowanie mi się lepiej śpi. Bo mówię, zarobki na przykład za ten styczeń w porównaniu do grudnia to chyba spadło 60%, nie? Ale ogólnie nie spadły tak dużo, no bo są wspieracy, nie? Bonjour, pozdrawiam pana z wąsem, jego wieczoru. Uczuli mi się za dobrożenia wszystkim. By the way, ogląda ktoś dziś Oscary? Oscary dzisiaj są? Ktoś to jeszcze ogląda? To jest ten, te coś, gdzie biją Chrisa Rocka. Reklamy na live są normalne? Tak, włączyłem je co jedną reklamę co 24 minuty. Mam nadzieję, że się nie obrazicie i to nie jest za dużo. To jest drugie najrzadziej, jak mogłem ustawić. YouTube automatycznie to dawać co 6 minut. Robię testy, czy to wpływa jakkolwiek na polecenia streamów i za polecenia zapisów, wiesz, bo niemonetyzowane w ogóle streamy YouTube nie chce polecać za bardzo. Oglądasz Mam Talent? O Jezus, ja mam... Ostatni raz jak oglądałem Mam Talent, to Bednarek zajął drugie miejsce. I śpiewała ta dziewczyna, co miała 12 lat, a śpiewała jakby miała 17.
Nic nie pamiętam, nic mam talent, naprawdę. Uuu, majteczki, super. Ale tirsy to mamy beznadziejne akurat. Te tirsy mogły być lepsze. 3 złote. Dziękuję za wiadomość o treści 3 złote. Pozdrawiamy cię, Gary. Mam talent za dzieciaka się oglądało. No dokładnie. Kurde, no. Tu mnie denerwuje, że jak... walkę z bossem... Wbiję w walkę z bossem z pominięciem cutscenki, to majteczki nie działają. Dlatego w tym roku Oscara dostanie American Fiction, bo tam czarnoskóry gra główną rolę, ale dobry film, więc muszę oglądnąć. A co ma to? A tam nadal jest tak, że rzeczywiście musi być jakiś tam procent takich, procent tyle kobiet i tak dalej, czy to już wycofali, czy to jest w ogóle fake, bo nie wiem. Jeżeli to jest prawda, to jest największy przejaw rasizmu chyba możliwy, nie? Ostatnio słyszałem, też nie wiem, czy to jest prawda. Ale jeżeli tak, to też jest w ogóle chore, że Microsoft się chwalił, że ten, że płaci mniej białym niż innym, niż pracownikom innego koloru skóry. Że Azjata, że czarnoskóry dostaje więcej niż biały na tym samym stanowisku. Brzmi dla mnie to zbyt abstrakcyjnie, żebym był w stanie w to uwierzyć, ale jeżeli tak jest, to brawo, brawo, naprawdę. W ogóle to nie jest rasizm. Kolejne piętro. Oczywiście, że tak. Niestety to prawda, a potem... Nie, nie musi być. No, czyli nie wiem. No, jak zgaduję, że zdania podzielone, to raczej fake info. Z tym. Bo mówię, to jest tak absurdalnie głupie, że nie chce mi się wierzyć w to, nie? Dzisiaj fajny filmik widziałem u powagowanych na temat samochodów elektrycznych. Bardzo się cieszę, że jednak ludzie idą po rozum do głowy i chyba spalinówki z nami zostaną trochę dłużej. Już 2 lata temu na streamach mówiłem, że ten ban na 35 rok na spalinówki nie przejdzie, to nie jest możliwe. No i jak widać, miałem rację. Rywcio, rysujesz? Jak jechałem w race z twoją stacją. Nie rysuję nic, nie umiem rysować. Rysowałem jedynie siusiaki w zeszytach znajomych w szkole. Kiedyś myślałem, żeby właśnie nie zacząć się nauczyć rysować. Szukałem jakiegoś hobby, myślałem nad rysowaniem. Albo używałem tego jako argument dla rodziców, żeby mi kupili Galaxy Note'a. Niestety stwierdzili, że to za drogi telefon i nie przekonał ich argument o rysowaniu. I tak jakoś ten temat upadł. I może i dobrze, bo jak widzę, co teraz potrafi robić AI, to... Po co mi to rysowanie, jak se wpiszę i to mi narysuje, co będę chciał. No ja wiem oczywiście, że to nie tylko o to chodzi, ale samo rysowanie może sprawić przyjemność. No mi chyba nigdy nie sprawiało aż tak bardzo, więc... To nie fake. Na głównej stronie Oscarów macie wypisane, że film do głównej nagrody musi spełnić 3 z 4 wymogów, a wymogi to właśnie mniejszości etniczne, osoby homoseksualne i inne takie. No to już jest chore, to już jest chore, to jest czysty rasizm, nie? No naprawdę, no jak? Masz z góry narzucany wymóg, że... No nie, no to jest chore. To jest chore. Dlatego nie będę tego oglądał, bo nie będę wspierał takiego myślenia. Nie będę wspierał rasistów, no. Jeżeli oni walczą z rasistami i walczą przeciwko rasizmowi, no to my też to zróbmy i nie oglądajmy rasistowskich programów, tak? Aha, popierasz AI arty? A czemu miałbym nie popierać? Co to jest przeciwko mnie? Nie rozumiem. Jak mogę coś zrobić za darmo, narysować zarąbiste zdjęcie, zamiast płacić komuś, żeby to narysował i musiałbym na to czekać i poprawki i tak dalej, to co jest złego, nie rozumiem. No tak jakby samochody się pojawiły i aha, wspierasz samochody zamiast konie. Chociaż moja graficzka cały czas rysuje do mnie grafiki i nie planuję jej zmienić za pomocą AI. Bo... Lubię ją, mamy dobry kontakt, fajnie rysuje to, co chce, w takim stylu, jaki chce.
Bombeczka, okej. Jakbym miał jeszcze jedną, to bym wszedł do sklepu, bo bym może wysadził maszynę. A mam ładunek, bym sobie wszedł do Kersumu może. Mam, dobra. W Norwegii chyba jest prawo nawet, że w dużych korpo musi być tyle samo kobiet i mężczyzn i się płaci. Ujuj, czekaj, bo się zagadam zaraz z wami. O kurde, ten... Ale te tirsy są fatalne. Damage mamy fajne, ale te tirsy to tutaj niszczą całe podejście jak na razie. Nie chciałem tego podnosić. Chociaż nie, do JB-baga przymam na inne znajdźki. No mało przydatne. Wracając do Norwegii, jest prawo, że w dużych korpo musi być tyle samo kobiet i mężczyzn i się płaci kobietom losowym z ulicy, żeby tam siedziały i miały za... Co? To też dziwnie brzmi. Drodzy widzowie, no... No dziwne. Cóż mam powiedzieć? Mam dużo bomb, idziemy do Secret Roomu, idziemy do sklepu i może wysadzę maszynę. No nie, no jakiekolwiek prawa, że wymuszanie, że tu musi być pół na pół, bo tak, no kurde, no przecież to jest... No przykre no to jest, przykre, no a jakie no? Mnie to wkurza, że bez kitu ludzie, którzy... To jest najbardziej podstawowe jakieś przekłady rasizmu i tak dalej. Wykluczanie innych ludzi za to, jakiego są koloru. No przecież oni robią dokładnie to, co mówią, z czym walczą. No przecież to jest taka hipokryzja, że to jest głowa mała, nie? I to mnie najbardziej denerwuje. Masz jakaś firma, jak jest jakaś chora na łeb, co mnie to obchodzi, no? Niech padnie. Ale że oni jeszcze sobie tym wycierają mordę, nie? I są, mają czelność mówić, że oni to robią w walce przeciw rasizmowi. No to już trzeba być na łeb. I dobra, ty, bo dwie przemiany części Gapiego mam. I to nawet fajnie tu mógłbym zrobić, bo wyjdę stąd na dokładnie pół serduszka. Ale gówno. Ryzykownie, ale zrobię to, bo jest ciekawie. Dobra, idziemy stąd. Na kolejnym piętrze będziemy mieli pół serduszka więcej akurat, bo mamy fajny item, tylko nie przewijać tutaj. Co tutaj? O Jezu, beznadziejne oba itemy, tak naprawdę. Już wolę tą muchę chyba, ale oba itemy beznadziejne. Tutaj Maro, okej, weźmiemy sobie serduszko kościane. Czerwonych serduszek mnóstwo, także luz. Czyli Steam stał się polityczny? No takie normalne tematy codzienne, no jak w niedzielę przy obiedzie z rodziną, nie? No ale kurde, no... Bo już chyba dosyć, nie? No możemy mówić, że to jest nienormalne, że to jest coś nie tak z tym? No bo to chyba wszyscy się zgadzamy, że to jest nienormalne, tak? Że to jest rasistowskie. Czemu się mamy na to zgadzać, no? Co do Hollow Knight, to polecam Blasphemous 1, 2, poza tym ma bardzo fajne soundtracki. Dziękuję, Rudy Macieju. O jedynce nawet myślałem kiedyś na osobę wtorek, może nawet seryjka, ale jakoś tak się w końcu tak, kurde, zniknęła mi ta jakaś gierka z radaru. No nie wiedziałem, że dwójka już wyszła, wiesz? Słyszałem, że ma wyjść, ale nie wiedziałem, że już wyszła. Ja bym chciał usłyszeć, nie wiem, jakieś... jakieś argumenty osób, które właśnie takie, wiesz, takie wymogi na przykład właśnie w filmach czy w firmach wprowadzają. Że, jaki jest argument przejawiający za tym? Czy jakiś ekonomiczny, czy co? No nie mam zielonego pojęcia. Nie znam osoby, która uważa, że to jest normalne i jej się to podoba, więc politycznie na tym też chyba nikt nic nie ugra. Nie rozumiem po prostu tego, to jest dla mnie dziwne. Heltapi, super. Patrzyłeś te Caveblade, co ci mówiłem? Nie, jeszcze losowego wtorku nie wybierałem. Nie wiem jeszcze, co będę nagrywał. Równość płci, spróbuj dyskutować, to masz pogadankę
Zdziałem HR. A ty, a ja wiem, że może tutaj się trochę osób na mnie obrazi, ale ja uważam, że to nienormalne też jest, że u nas w Polsce jest nierówny ten rok przejścia na emeryturę, że my musimy jako faceci pracować 5 lat dłużej od kobiet. Też uważam, że to powinno zostać zmienione i wyrównany powinien być ten poziom. Dlaczego mam pracować dłużej niż Ola albo jakakolwiek inna kobieta? Wiesz o co chodzi? Nie chcę, no kurde. Statystycznie będę żył krócej ileś lat od niej. To chciałbym się nacieszyć życiem tak samo długo. No, kurde, no, no nie, no głupie to jest też. Szczególnie, że w większości krajów akurat jest zrównany ten poziom, tylko u nas i w niewielu innych krajach jest inaczej. O, to się nie pokazało, że to tu będzie. To jest trzeci item dodatkowy. Tak, a tu sobie mogę wybrać. Tu było jajo, którego nie lubię, więc już wezmę sobie to. No dobra, nadal mamy słabe tirsy, ale 2020 jest spoko. Piekło mężczyzn. Argument pierwszy, jesteś mężczyzną. Ja nie uważam, że są jakieś gigantyczne tam jakieś dysproporcje. Nie uważam, że piekło mężczyzn, piekło kobiet. Ja się na temat nie wypowiadam. Ja na temat, jak mają dziewczyny, się nie wypowiadam, bo nie jestem dziewczyną, tak? Ale mogę się wypowiadać na swój temat. I dla mnie jest to nie fair, że mamy 5 lat dłużej pracować. W takim wieku to już najprawdopodobniej będę dziadkiem, Ola będzie babcią. Oby tak było. Dlaczego ona ma 5 lat wcześniej mieć możliwość spędzania większego czasu z rodziną, ze swoimi wnukami, a ja muszę pracować, no. Nieprzyjemna perspektywa po prostu na stare lata, tak? Co ty gadasz teraz? Co ja gadam? O emeryturze, no... No... Coś dziwnego gadam, nie rozumiem. Weszliśmy na tematy takie właśnie... Nie wiem, jak je nawet nazwać. Gadam źle? Jesteście za tym, żeby był taki nierówny system emerytalny? Żebyśmy pracowali jako faceci 5 lat dłużej? No nie wiem, to jest kontrowersyjne? Też jak słucham znajomych, to też uważają, że... Czemu se Helmut wiesz, za zachodnią granicą... Może z żoną i w tym samym czasie na emeryturę. A ja, Polak biedny, muszę jeszcze harować dłużej. Kiedy ja złożę tę kostkę Rubika w końcu? 5% szans za każdym... Jeszcze tears down, no chyba ty zażartujesz. Jezu, jakie gówno. Ja mam tearsy 1-3. Serio? Ale syf. Dobra, idziemy na odbicie lustrzane. Muszę iść, bo jak z bossa nie dostanę tears upa, to ja tutaj padnę zaraz. Dla mnie 40-40, git ma make sense, że mężczyźni dłużej pracują, a może nie 5 lat, tylko 2-3. Ale co ma sens, że mężczyźni mają dłużej pracować? Jaki jest... Dlaczego? Wytłumacz mi to. Szczególnie, że my krócej żyjemy. Dlaczego mamy pracować dłużej od kobiet? Rybek zapuścił wąsa, tematy polityczne. Ale ja często się wypowiadam na streamach na tematy polityczne. Także żadna nowość. Dobra, lecimy. Widzę, że niektórzy tu już totalnie się odwrotnie odpalili. Ja nie mówię tym... Bo chyba niektórzy to źle zrozumieli. Ja to mówiąc co teraz, ja nie mówię, że o kobiety, ale one mają dobrze w tym życiu, nic nie robią, feministki. No nie mówię czegoś takiego, no. Po prostu chciałbym, żeby było równo, no. Uważam siebie i Ole za równych sobie ludzi, tak? Więc chciałbym, żebyśmy na równych zasadach mogli spędzić swoje stare lata, o. Rywek na 6 lat. Witam w kolejnym już 20-tysięcznym odcinku z Isaaca. No najprawdopodobniej tak będzie. Dziękuję ci, Skalmarze Blanciorze, jeszcze raz. Żółwik dla ciebie. Koniec podejścia, widzowie. Weźmy mnie, denerwuj, bo...
No nie idzie najlepiej, te tirsy tutaj fatalne, no ale bomba na ratunek. No HP up, no tirsy mi daj. Smutna prawda jest taka, że część kobiet chce takie same benefity, nie takie same minusy. Dziwisz im się? Dużo z nas by chciało, wszyscy jakieś coś tam byśmy chcieli, ale... Ale tych, ale bez tych minusów, proszę pana. Jak się nazywa mój drugi kanał? Rifcio. Co tu mamy ciekawego? A no to ja, bo przynajmniej jest piętro alternatywne, no na. Glowing Hourglassik. No nie no, aktywny mam bardzo fajny, ja bym go używał. Jakby się tylko złożył. No 5% szans za każdym razem plus 5% przy każdym kolejnym. Oj, znowu mi się minimapa zbugowała, co jest dziwne. Jakbym miał teraz teleport 2.0, to nigdy nie wejdę do Secret Roomu nim, na przykład, ani Angel Roomu, ani Error Roomu, to jest głupie. No i jeszcze się nie złożyła, ty, no ja już ją 6 razy robiłem, to teraz było za 30% szans na złożenie się. Wcześniej 25, wcześniej 20 i tak dalej. Czy widziałeś nowego youtubera Debajnikov Isaac Stefana Games? Nie, nie widziałem, co? Kilka słów o Last Epoch? Nie grałem w to. 3 słowa o tym dokładnie. Mężczyźni częściej pracują w warunkach szkodliwych lub wykonują niebezpieczne zawody. No mówię, no statystycznie żyjemy mniej, tak? Więc tym bardziej mi bardzo przeszkadza to, że miałbym pracować dłużej. I tak z drugiej strony, ja ostatnio zacząłem bardzo do wszystkich tematów podchodzić jako być może przyszły rodzic. Jak na przykład właśnie ten dostęp do mieszkań. Nie jestem tam jakimś, że mamy budować i rozdawać mieszkania, żeby też tak ktoś nie pomyślał. Ale po prostu mnie ta sytuacja na rynku mieszkaniowym przybija. Nie tylko mnie, bo bym chciał mieć swoje lokum, ale też być może jako przyszły rodzic kiedyś sobie myślę, boże, no ja musiałbym teraz, muszę teraz tak myśleć, że muszę pracować nie tylko na siebie, ale też muszę zarobić tyle w następne, przypuśćmy, 20 lat, żeby być w stanie kupić mieszkanie mojemu dziecku, bo ono nie będzie w stanie go kupić. I na przykład też mam tą myśl dokładnie tak samo z emeryturą, no, że jakbym miał syna, to mi byłoby przykro myśleć, że on na starość będzie musiał więcej pracować niż moja córka na przykład. O, w końcu kostka złożona, wow. Gites. Przypominam, kostka, 4 ładunki i zamienia item na losowy item z całej gry, ze wszystkich pól przedmiotów. Możemy dostać w Treasure Roomie Brimstone'a i w sklepie Sacred Heart'a, nie? Mieszkanie to paradoks. Nie stać mnie na kredyt na mieszkanie, ale stać mnie, żeby spłacić komuś, od kogo je wynajmuję. A widzisz, bo ktoś wcześniej od ciebie był bogaty i kupił to mieszkanie i teraz od ciebie biednego będzie zgarniał hajs, żebyś ty nadal był biedny. A on żeby się jeszcze bardziej bogacił. Smutna prawda, no. Kup kampera. Jak będę miał, jeszcze będę miał tego bratanka, kupię kampera i mu dam taki zegarek zielony i będzie się zmieniał w super bohaterów. Tak działa kapitalizm? No trochę tak, no. Ale to nie znaczy, że kapitalizm nie ma swoich minusów. Ja żałuję, że w 2008 nie kupiłem bitcoina zamiast uczyć się chodzić. No ja też właśnie żałuję. Słyszałem, że w 95 był dobry okres inwestycji w niektóre firmy. No ja niestety w wieku minus 2 lat nie zainwestowałem w te firmy. Co tu mamy? Zmieniam te itemy. No, gówno itemy. Trudno, idziemy dalej. To był minus, a nie plus? Nie wiem, o czym mówisz, szczerze mówiąc. Albo kapsułki z CSGO z Katowic 2014. Ej, bez kitu myśmy byli, oni tam rozdawali jakieś tego typu rzeczy. Ja byłem na Katowicach 2014 na IEM-ie. 10 lat temu w ogóle to było, dostałem. Teraz, jak jechaliśmy do Zabrza właśnie, to dostałem powiadomienie na zdjęcia Google, że wspomnienie 10 lat temu w Zabrzu, nie?
I patrzę, kurde, 10 lat temu na Jemie byłem. Mam nawet zdjęcie sprzed 10 lat z Gimperem właśnie. Z Gimperem i Samu i... Zakreble on się nazywał chyba? Takie niebieskie włosy ze Szwecji, kumpel Gimpera. Zakreble to był, o Jezu, już prawie o nim zapomniałem. To, że bogaty ma 10 budynków, a to nie możesz kupić mieszkania. A no to jest minus! Tak? No ja tak powiedziałem, że to jest minus. To był minus, a nie plus. No, tu się zgadzamy. Oczywiście, że minus. Zawsze jest miejsce na regulacje, no. Kurde, bez regulacji, jakby była wolna amerykanka, no to... Tutaj nie ma co tak naprawdę używać tego aktywnego, bo dwa itemy mamy w sklepie, więc lepiej tam by coś zmienić, nie? Bez regulacji to po prostu... Najbogatszy będzie się wiecznie bogacił i ta dysproporcja będzie zawsze zwiększała. A jednak chcielibyśmy jako społeczeństwo chyba wszyscy się jako tako bogacić, nie? I żyć coraz lepiej. Empress, dobra. Zakreble dalej nagrywa? Co ty gadasz? Ja zobaczę. On nadal ma niebieskie włosy? Zakreble. Zakreble, he's back! 200 koła zubów ma! Dużo! Skrzynia bogactwa w Shakes and Fidget. O Jezu, on już nie ma włosów! Jakie niebieskie! O kurde! Bez kitu! O kurde! A czekaj, a ja aż znajdę wam zdjęcie z nim. Bo to może mi się wyświetli, to 10 lat temu. Zdjęcia Google. Dobra, mamy marzec. To był marzec 2014. Listopad, maj, luty, marzec. O jest, IM. O, jestem ja, zakreble! O, mam mordę! Proszę bardzo! O, że mam kamerkę zwiększę. Jeszcze wam pokażę zdjęcie z Gimperem. I kurde, jakaś... Koleżanka Gimpera robiła zdjęcie i umiała autofokusa ustawić. I mam z Gimperem takie zdjęcie, nie? Kurde, co to jest w ogóle? To nie, że kamerka się nie złapała, tylko bez hitu to jest, nie jest w fokusie. O, bo jest nawet DJ Palasite. Jeszcze miałem z tym, z Isamu. Czekaj, gdzie jest Isamu? Ale tu wygląda... Boże. Jeszcze te okulary. Pozdro Isamu. O kurde. Wubu dubu. O, jeszcze mamy zdjęcie z tym, Sif HD. A nie, nie mamy... O, mam takie zdjęcie z Sif HD. Perfekt plan. 10 lat temu to było, kurde. Wyprzystojniałeś. O, dziękuję. Rzadko kiedy to słyszę. Dobra, no lecimy na bossa. Potężna łapa przy Isamu była. No, z 8 cm mniejsza niż teraz. Ale dzięki. To ja tak zaczynałem chodzić na siłownię, to wiesz, jak robiłem zdjęcie, tak spiąłem tego bicepsa. No ja bez kitu, ja muszę używać chyba tej muchy, no bo te tirsy to są żałosne jakieś. Co to są za tirsy? Ja tylko żartowałem z tym, Isaac. Możesz zrobić, Isaac. Tak myślałem, że żartowałeś. Ojej. Jaki młody. Stary Gimper, OMG. Stary Gimper z włosami jeszcze przed wyłysieniem. Co tu ciekawego mamy? Gówno. Dobra, całe piętro, no. Boże, jakie syfiaste są te itemy. Aż zaryzykuję, czy nie ma... No, szukałem bombom na lewo od Boss Challenge Roomu. Może będzie na... nad Boss Challenge Roomem. Szanse małe. Ale może będzie ten Secret Room tam. Nie będzie, bo tu jest pokój zamknięty kluczem, nie będzie. I Samu jeszcze bez alimentów? Co? Ja o czymś nie wiem. I Samu alimenty płaci? Nie wiem, czy on miał dziewczynę, ma? Nie wiem. Czomkowska ma 4 ładunki, ona chyba miała 2. 4 ma po złożeniu. I jak już działa normalnie.
Ja też mam zakreble, nawet przypinkę mam gdzie jego. Mam zdjęcie wspólne z Gimperem, Taocinem, Kamruzem i Atorem. Jeszcze jak było to powiedzieli z na Warmii, piękne czasy to byli. No tam z tej ekipy chyba tylko Gimper i Zakreble był. Tam właśnie obok był DJ Palasite, ale on z nim nie robili zdjęć. On był jako tam, nie wiem, jak stał za barierkami, tam gdzie wszyscy wszyscy widzowie normalni. Boże, mam 20-20 i triple shota i Tirsy 1.38. No to jest jakiś śmiech na sali, nie? Paukersona nikt nie lubi. No ja słyszałem o nim ostatnio tylko przy tej Pandora Gate całej. Ale szczerze, no to już wtedy też go jakoś specjalnie nie lubiłem. Tam jak były te dramy, gramy z Gimperem, to ja zawsze po stronie Gimpera stałem. Reverse card, co to robi? Glowing Hourglass. Nic ciekawego. Zgul to proszę, no to specjalnie nie zgolę dla ciebie. Tak! Tears up! O Jezu, kocham cię! Te majteczki też mi tutaj kierują. Każdy początek pokoju rozwalam wszystkich. Nie gul tego proszę, no i przekonałeś. Zgul po bokach, po środku zostaw, please! Kolego! Ja już powiedziałem, że ja nie maluję, ani z Austrii nie jestem. Siemano, kolano, elo, elo. Smutne, że triple shot nie działa z 2020. Działa! To działa tak, że masz triple shota, ale masz normalne tirsy, nie? Zauważyłeś, że podniosłem triple shota i tirsy mi nie spadły ani o trochę. Ja pamiętam, jak Gimper na jego stronie na Facebooku lub na hajsownikach napisał, że robi szybki mit przy Silesii w Katowicach. Z bratem ogarnęliśmy się w 10 minut i wyjazd. Nas tam było z 20 osób. Fajne, fajne wspomnienia. A ja w ogóle wysłałem Gimperowi tego maila, czy chce nagrywać koopa z Isaaca. I na koniec go pozdrowiłem, Ryfek. I właśnie wysłałem to zdjęcie z IEMA 2014. Mówię, że pozdrawia twój stary fan. I nie odpisał. Przykro. Przykre. Jak pogada w Skierniewicach w ogóle? Nie powiem ci, bo jestem jaskiniowcem i mam zasłonięte zasłony. O, plutet. Sadge. Wspieracy, napiszcie ten, zaspamcie Sadgę teraz, że Gimper nie odpisał na prośbę o koopa. Sadgę. Kuri, ale to jedną wiadomość, a nie, że ty nadal za wszystkich spamisz. Człowieku, bo ci zaraz moda zabiorę. Czy ja byłem w treasure'u? Tak, bo to był triple shot. W sklepie czy byłem? Nie pamiętam, żebym był w A tu bym zmienił to. No, to jest gówno. Czy byłem w sklepie? Super, no wyglądasz jak mój stary na zdjęciach z młodości, ale tak serio super. Dzięki, dzięki. No mówię, ja go strasznie przycinałem, nie? Więc teraz tak naprawdę dopiero zaczynał zapuszczać. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jakie piwka reflektujesz pan? Darmowe, tanie, zimne. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Ja wiesz, jesteśmy teraz właśnie w Zabrzu. No i moja siostra tam jedzie na zakupy i że coś tam pijemy dzisiaj, nie? Jakieś tam może ten... Jakieś planszówę zagramy, coś. Jakie piwka pijesz, nie? Ja mówię, no wszystkie, no. Jest, jakie? No jakie mam ci kupić piwo, no? Harnasia. Co, Harnasia? Serio, Harnasia? Nie chciałem mi uwierzyć, no. Ty Harnasia pijesz? No, Harnasia, no, Żubra. Co w tym dziwnego, no? Byłem na tym sklepie? No nie wiem, no kurde, Curse of the Lost, no. Jak gram sam, to jeszcze ogarnę to piętro, bo zapamiętuję, ale powiem wam, że jak gram na streamie i czytam czat, to w ogóle nie zwracam uwagi na piętro. Okej, okay, byłem w sklepie i był grid, okej. Okay. Walka z bossem. Po piwo w kratach, najtańsze jakie znaleźliśmy kosztowało na złotówki złoto 61. Grubo, grubo.
Uuu, dobry item. Trochę gówno, ale też nie ma tragedii. Ale bym zmienił chyba. O Jezus. Harnaś bardzo dobry, ale specjal król. No, specjalek dobry jest. Specjalek w tym, w kufelku. W skierniewicach. Tak siada. Moon, teleport do secret roomu. Of steel na max HP, świetnie. Opinia na temat piwa Imperator, no taka jak nazwa. Tym barkia komenta plus Somers bija buko. O Jezu, co ty masz 13 lat? Ja ogólnie lubię z kumplem jak pijemy. Zawsze kupujemy ten. Tym bark jabłko mięta, on wypija jabłko, a ja miętę. Razem tworzymy zespół Puerto Rico. Ja jestem Porto. Puerto. O, jest Andrzej. Andrzejowi ostatnio zmarł Pampasowiec. Taka krzyżówka lisa z jeleniem. Ja jestem pewny, że są te trzy osoby, które ogarniają, o co chodzi, i bardzo je teraz rozbawiłem. I pozdrawiam te trzy osoby serdecznie. Kocham was. Kocham te nawiązania do kabaretów. Boże, jak mnie łeb rozbolał. O, mam dzisiaj ból głowy, nie wiem od czego. Ja pamiętam, jak cię zobaczyłem u brata, jak grałeś i były tam fajne kolorki na odcinku z Isaaca. I cię trochę oglądałem, potem przestałem oglądać, jakieś 3 miesiące temu zacząłem regularnie, aż do teraz. No i legalnie. Fajne kolorki, no. To jest dobre, no break jakiś z Isaaca. Fajne kolorki tam były, zacząłem oglądać. Przestań, bo się kartoflem zadławię. Piec mi wywaliło. No, Pampasowie jest to dobry jest, no. No, na sketchów męczących na żywo to bym z chęcią też poszedł. Ostatnio oglądałem ten sketch. Kurde, Apolonia, ty no, na każdym streamie jesteś. Zawsze na samym początku się witasz, sketch oglądasz, kurde, no. Najlepsza widzka. Dużo pan pali? A jeszcze dobra. Jest. A pan co robi po tym? Sok z brzozy pije. Sok z brzozy? Dobre to? Praktycznie nie pamiętam smaku. Bo jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno. Jak jest zimno, nie ma wiatru, jest ciepło. Dobrego, aż miło posłuchać. Dobra, już kończę, bo zaraz ludzie zaczną wychodzić masowo po prostu. Co, zagram w Rebirtha? A po co miałbym grać w Rebirtha kiedykolwiek jeszcze? Już myślałem, że noga na mnie spada i zacząłem się bać, ale jednak się okazało, że nie spada. Jak tam Johnek mija? No trochę zmęczony byłem przed streamem, taki nie za bardzo, ale bardzo mi się humor poprawił na streamie. Bardzo fajne tematy dzisiaj. Ciekawie. Dobra, to biorę. Coś tu ciekawego? Część przyjany w Gapiego. Mam jakąkolwiek? Mam! To sobie wezmę drugą. A już jestem Gapim! Bo ja miałem aktywny jeszcze. No to essa, widzowie. Kurde, kolego! Już mi starczy. Czekaj, ja cię zmieniam. Mam jeszcze 48. Oho. Pójście na husza. Znaczy na tego, na mega szatana. No ale to jest śmieszniejszy item. Niestety, to jest śmieszniejszy item. Gówno. Gówno. Może być. To jest śmieszniejsze. Na the chest definitywnie.
To ty jesteś ten cały Isaac? Tak jest. Slicker Empires albo Shattered Pixel Dungeon. No, oglądałem ostatnio, co to jest to. Circle Empires wpisałem i tak dziwnie to trochę wygląda. Chce pan drzwi wejścia, weszy wyjścia. No mówię, nawet mi się wyświetlił ten typ, jakiś Angol, Brytyjczyk, co oglądał kabarety tego moralnego nie... I tak nie ogarniał w ogóle tego pierwszego żartu. Na samym początku tego sketchu o drzwiach Robert Górski mówił, że ten, wchodzi ziomek do sklepu z drzwiami. Dzień dobry. Chciałbym kupić drzwi. Że są drzwi? A on drzwi? Tutaj? A nie, bo ja jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni. Się tak nie mogę przestawić. Taki był początek sketchu. I on potem zaczyna cały czas w sketchu mówić o świniach. Że jak duży pokój. A tak, byłem ciekaw, ile można w tym pokoju cielaków rozebrać. I cały czas coś o świniach gada. Świnia, prąd, bzz. A ten Brytol to ogląda i mówi: w ogóle nie rozumiem tych żartów o świniach. To chyba jakiś... chodzi o sytuację w Polsce. Polacy lubią żartować ze świń. Po prostu myślałem, że nie wyrobię z typa, no. Polacy... jestem zapomniał, zakumał. Polacy lubią żartować ze świń. I dopiero w połowie skeczu: a, bo on w rzeźni pracował. Jezu. Miałem to samo, co ty gada? O co chodzi z tymi świniami w tym sklepie? Dobre wyświetlenia z Polaków można robić. No mi się wyświetlił ostatnio jakiś ten... nie widziałem filmu, ale mi się wyświetliła miniaturka, że jakiś australijski kanał, który podbił polski YouTube, i mi przypomnieli o tym Jet Crew. Rzeczywiście, było to Jet Crew. Źdźbło, jak oni tam gadali, ten Frosty i ten drugi. No, kiedyś oglądałem dosyć dużo i rzeczywiście zniknęli tak bez śladu. O, matriarch, bo z modów. Witam, jak tam stream? Bardzo zabawnie, mówimy żarty z kabaretów i wszyscy się dobrze bawią. Gówno! Też gówno. Ja bym poszedł po piętrze i coś pozmieniał, bo i tak nie zdążę nigdzie, więc... może chociaż zmienię na coś dobrego. Losowy item z całej gry. Mamy 1 na 700 widzowie szansę, że trafimy Brimstone'a tutaj. To u mnie masz głos dużo niżej dzisiaj? Halo? Halo? O! Ty, bez hitu jest ciszej, no. Co jest z tym mikrofonem, ty? Na Isaacu on się ścisza normalnie. Ty jesteś pierwszą osobą, która to powiedziała. Nie wiem, o co chodzi. Ty na każdej grze mi łapie mikrofon w jeden sposób, a na Isaacu się ścisza. Delikatnie go podgłoszę. No ale nie wiem, o co chodzi ostatnio z tym mikro. Wąs tłumi! No coś jest nie tak z tym mikrofonem. Ale to nie jest wina mikrofonu fizycznie, nie? Tylko coś na tym. No nie wiem, no... nie chcę ryzykować kupnem mikrofonu za 600 nowego, żeby znowu było to samo, nie? No to dobre, to dobre. No to bym wziął akurat. A sobie zmienimy item w walce z bossem. Mam cię na maksa głos, żeby cię słyszeć dobrze. No nie, no mi tu chodzi jedynie o różnicę między mną a grą, nie? A to jest okej. Okay. Chociaż z drugiej strony ja ten mikrofon trzymam ostatnio bardzo daleko też. Wąs tłumi. Widzę, że was bardzo to rozbawiło. Czekaj. Ustawię go tak jak zawsze. Okej. No i teraz jest ustawiony tak jak zawsze jest ustawiony. I możliwe, że ja po prostu za daleko ten mikrofon ostatnio trzymam. Wiecie, jaki jest problem? Ja mam ten uchwyt, nie? Na mikrofon i on jak się ruszał, to się ten... słyszycie? O! On skrzypi, nie? No mówię, wpadłem na genialny pomysł, naoliwię go. Mam taki smart silikonowy, naoliwiłem go i teraz jak go kładę tak, gdzie zawsze był, to on nie jest w stanie się utrzymać, tak kładzie się jak placek w dół po prostu. Ale gówno. I muszę teraz czekać, aż się znowu zacznie od oliwi i się będzie skrzypiał.
Dobra, idziemy na walkę z bossem. A skrzypi nadal. Skrzypi 1/4 tego, co skrzypił. Microsoft ostatnio coś ze sterownikami od dźwięku pierdzieli. Mi przez jakieś 3 tygodnie z dupy się karta dźwiękowa rozłączała. Musiałem ją odłączać, żeby coś zaczęło trybić. No ja nie wiem, o co chodzi, no. Bo to mi różnie z aplikacji na aplikację. W jednej grze jest normalny poziom, w drugiej inny. Ty, to jest pierwszy tier zap, nie licząc tego. To mi zwiększyło DPS o 50% właśnie. Pierwszy tier zap, nie licząc tego z piguły. Zagraj we Wrath of the Lamb. Już był odcinek na losowym wtorku z tego, wiesz? No nie wiem, jest teraz. Nie jest tak głośno jak kiedyś, żeby nie było przesterów, bo kiedyś były też przestery, nie? Teraz jest tak ustawiony, że nie ma przesterów, ale boję się, że jest za cicho w porównaniu do gry. Ale najwyżej grę przyciszę i tyle, a wy se podgłosicie to. Bo cicho jakoś bardzo nie jestem przecież też. Z drugiej strony. Nadal prawie do maksa dobijam. Czemu na odcinkach nie ma Isaacl? Bo mi widzowie spoilerują. A na ostatnim tak szczerze to zapomniałem po prostu. U mnie jesteś normalnie. Symulator myjki ciśnieniowej na wtorek. Jest nawet taki symulator. Ale nie jest, że symulator myjni bezdotykowej, tylko symulator myjki ciśnieniowej, że jesteś tą dyszą. I ktoś cię trzyma w ręce i ty robisz. What your delay? Jeden z niewielu grze, super. Myjesz domy i TP, aha. Live z Oksygena może jutro będzie. No teraz mnie nie było cały weekend, więc jak miał być live? Super, jest dźwięk, nie ma przesterów, jest super, no to się cieszę. Skoro jest super, to jest super. No tu by się przydał akurat roll na item z tej puli przedmiotów. Właśnie zrobiłem hot dogi kapitana bomby z twojego przepisu i przyznam, że naprawdę dobre. Dokładnie takie są. Jeszcze raz smacznego. Symulator dyszy myjki ciśnieniowej. Czy jest jakaś granica? Ej, no, chcę pokoje z przeciwnikami, no. Ładuneczek na item. O, tier zap kolejny, ole jazda. Ole się to podejście nagle poprawiło. A damage'a w ogóle też za bardzo nie mam. O kurde, ale jest różnica w DPS-ie między tym a 3 piętra temu 100%. A nie tutaj. Hejka, cześć, AGH. Skierniewice mają prezydenta czy burmistrza? Prezydenta. To nie jest aż takie małe miasto, no 50 tysięcy mieszkańców. Damage up, kurde, ale dobrej temy. Podejście obróciło się o 360 stopni, dokładnie tak. Pa, co tu się odwaliło? Specjalnie nie przewijałem, żeby majteczki zadziałały. Ale dobrze, ale dobrze, ale dobrze. O, beko. O, beko. To ja bym zrobił tak. Użył tego i zrobił sobie z Red Runa dwie muchy. Kurde. Ale jazda. My na 30 tysięcy mieliśmy burmistrza, teraz mamy 20 tysięcy i czekamy, aż będzie sołtys. Łowisz w dół leci cały czas. Najlepszego rywku z okazji Dnia Mężczyzny. A dziękuję ci serdecznie, AGH. Dziękuję, dziękuję. Może i mamy prezydenta, ale wygląda jak sołtys. Co tu mogłoby być ciekawe? D4? Takie fajne itemy teraz mam, że już D4 mi się nie opłaca. Zmiana itemów na piedestale. No to musiałbym mieć najpierw jakiś item. Ble, ble, ble. A dlaczego ta świnia ma kły? Z guzi, jest taka świnia z Afryki. Sam jesteś guziec.
Gdzie jest świniak? Nie wiem, nic nie słyszę, bo jakiś debil non-stop drze się przez megafon. Ryfek gra Fallout New Vegas, let's go. Co? Świnia nie ma ucha. Ja dla swojego kupiłam maczugi Energola, cieszył się jak dziecko. No, dobry pomysł. Chociaż ja za maczugami nie przepadam, wiem, kontrowersyjna opinia. Ale nie przepadam. Podobno dupy szły na piesza ze Skierniewic na imprezę u Gawrona, no raczej. O! Powtórzenie pięterka zabawne nawet, ale śmieszniejsze itemy może mnie dać. Chyba, że zostanę inny aktywny, ale wtedy tracę ładunki. Nie, od razu zmieniam. O, przemiana w bookworma, jeszcze dodatkowe pociski, super. Pozdrowić wieś Strzałkowo? Pozdrawiam serdecznie całą wieś Strzałkowo i jej mieszkańców. A serdecznie człekamałpę.jpg. Maczugi jak olej smakują. Szczerze, nie jadłem maczug chyba z 15 lat. Jak byłem dzieciakiem, u mnie w podstawówce wszyscy moi znajomi kupowali maczugi, a ja ich jakoś specjalnie nie lubiłem. Ja zawsze, jak chrupki miałem kupić, to sobie kupowałem Mister Snacki. Te takie fioletowe, te łapaki. To były moje ulubione chrupki. W ogóle Mister Snacki wszystkie lubiłem. Te takie szaro-srebrne, orzechowe kulki. Te zębolce też niebieskie, serowo jakieś tam. Też super. Mister Snacki uwielbiałem. No i Cheetosy oczywiście. Cheetosy, te kuleczki, zielona cebulka. Tam 2000 mistrzostwa Europy albo świata, 2004 albo 6. Boże, jak to było dobre. Podobno to do dzisiaj jest w Portugalii w ogóle. To jest dziwne. Spirale serowe Cheetosy, to jest taki nowy smak. No jak ja byłem mały, to tego nie było i to potem wyszło. Nie są złe, ale nie mógłbym ich jeść często. To jest takie Cheetosy, które zjemy raz na pół roku, nie? Mister Snacki to star? No teraz to star chipsy, no kiedyś były Mister Snacki, no. Ja nie wiem, kto to zmienił w ogóle, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Mister Snacki to była marka, którą każdy znał i lubił, a zmienili to na jakiś star chips. No z dupy, no kto to w ogóle pomyślał o tym? Fatalny zabieg marketingowy, fatalny. Orzechowe kulki, co buzio zaklejały tym orzechem. No ja też właśnie lubię orzechowe chrupki. A ostatnio właśnie na odcinku jakoś wam mówiłem, że mnie mój znajomy wyśmiał, że ja lubię orzechowe chrupki jako jedyna osoba na świecie, że nikt nie lubi orzechowych. Ja mówię, człowieku, ja nawet te flipsy orzechowe lubię. A wydaje mi się, że to są jedne z tych najgorszych orzechowych jednak. Siema Ryfek, jak fajnie cię oglądać w 1440p, widziałeś nowe rozdzielczości, dochodzą nawet 2440p? Co? Ale to po co? To jest dziwnie, to jest... 4... to jest 8 razy o rozdzielczość HD, większa niż 4K. Są takie monitory chyba nawet nie robią, bo to za bardzo nie ma sensu. Dzięki wielkie, żółwik dla ciebie. Dziwne, jestem ciekaw, czy to rzeczywiście wchodzi. O, sądzę, że to 4K to z nami już zostanie na... bardzo, bardzo długo. Cieszę się, że w ogóle w miarę szybko samemu nagrywałem w lepszej rozdziałce. No bo przecież w 1440p to ja nagrywałem jeszcze w 2016 roku. I kurde, odpala się te stare nawet moje filmy 8-letnie na dużym ekranie tego telewizora 4K i nadal to wygląda dobrze, nie? A schrupek jeszcze te, bardzo lubiłem Chio, takie z krokodylem, nie wiem czy kojarzycie. Chipsy Chio z krokodylem, spoko były. Ale one są do dzisiaj na Węgrzech na przykład, zawsze jak jedziemy na Hajdusza Boszta, to tam zawsze sobie kupuję te chrupki Chio. Jaki mam monitor? Jakiś gigabajt, 32 cale, 4K, 144 Hz, ale jaki to jest model dokładnie, to ci nie powiem. Planuję go zmienić w przyszłości na... QD OLEDa 4K 240 Hz. No ja jestem powalony na punkcie monitora. Ja muszę mieć najlepszy monitor. A że gram w gry, które nie wymagają
RTX 4090 do napędzenia. Isaac to w ogóle ma 60 FPS loka, ja wiem, ale to inne gierki, w które gram, nie wymagają jakichś gigantycznych mocy obliczeniowych. Kurde, ja w głupie RimWorld jak gram, ja widzę różnicę między moim monitorem, który jest 120 Hz. On jest 164, ale jest ustawiony na 120, bo musi być wielokrotność liczby 30, gdy nagrywam. A mój laptop ma ekran 165 Hz i od razu widzę tę różnicę. Od razu. Głupią myszkę na pulpicie widzę różnicę, a w grach to już w ogóle. Więc serio, marzy mi się teraz, powychodziły te panele. Te monitory właśnie 4K, OLEDowe, 240 Hz, boże, super. Czy uważasz, że CS2 jest gorszy niż CSGO? Obecnie tak. Obecnie tak. Dobra, co mi dasz na ostatnią gierkę Idenem, gro kochana? Proszę cię, coś dobrego. Wasze zdrowie ekranową, widzowie. Co to jest za gówno? 2,99. Ale Dead Eye to jest elegancki. Montezuma's Revenge. No Dead Eye tu już mi zrobił podejście. No ale ten item aktywny to co? Ja rzucam familiarami jako płodem w przeciwnika. Dziwne. Stream z Oxygena może jutro. Byłem wczoraj w Macu o północy po 2 razy średnie frytki i dali mi nie dość, że zimne, to jeszcze mało słone. Alchemik Lwówecki, dziękuję ci Alchemiku, żółwik dla ciebie. Kurde, ja naprawdę mam trudno o znalezienie złego wspomnienia z McDonaldem. Co McDonald coś odwali, to, no, to nie da się. Nie da się, naprawdę. Czy u mnie takie maki są dobre, w Skierniewicach i w Łodzi były? Naprawdę szacun dla maka. Na przykład, byłem 3 dni temu, do maka pojechałem wieczorem. Miałem po prostu ochotę na cheeseburgerka. W ogóle ty się spytałem kobitki, ile teraz kosztuje cheeseburger? Ona 6,90. Ja mówię, a ile kosztuje McDouble? 8,90. Mówię, kurde, 2 zł za dodatkowego kotleta, to McDouble'a zamiast, chciałem 2 cheese'ki wziąć, nie? Wziąłem jednego McDouble'a. No i miałem z tych kuponów do odebrania, z tych punktów miałem do odebrania to ciastko jabłkowe. Wziąłem sobie jedno, drugie tam zamówiłem Oli, żebyśmy mieli po ciasteczku. No i ona mi mówi w słuchawce, że no będzie musiał pan poczekać 7 minut, bo nie ma ciastek. No i dobra, nie ma problemu. Siedzę, mija te 7 minut. Wybór w Macu to już powinno zawsze być. 8 minuta, 9. I wiecie, u nas jest na drive to jedno okienko i to kolejne okienko trochę dalej, gdzie czekają ci, co mają dłuższe zamówienia. I oni mnie wysłali do tego okienka. Za mną nikogo nie ma, ja wsteczny wbijam w aucie i tak cofam. I tak się znowu podjeżdżam po to okienko i aż tak widzą, że podjechałem tyłem do tego okienka, już bekę walą. Nie zapomnieliśmy o panu, nie zapomnieliśmy. No czekałem rzeczywiście trochę dłużej, bo 10 minut. No ale przez to, że czekałem 10 minut, dali mi dodatkowe ciastko w gratisie. No byłem zadowolony, nie zdenerwowałem się, że musiałem dłużej czekać przez to. A w Kewcu, kurde, no czasem pójdę sobie zamówić jedną kanapkę, źle ją skompletują, będę na nią czekał 20 minut i jo, i tyle, i do widzenia. No ostatnio też rzadko się to zdarza w KFC. Poprawili się bardzo pod tym względem, ale nadal nie umywa się KFC do poziomu obsługi w McDonaldzie, nie? Gratulacje, wbicia 96 tysięcy subskrypcji. Co? Nie wbiłem 96 tysięcy subskrypcji chyba jeszcze. U ty, wbiłem! Ale super! Dzięki widzowie, kurde! Żółwik dla was, byczki! Wielkie dzięki za wsparcie! Rzeczywiście, wbiliśmy właśnie 96 tysięcy subów. Super! Nawet nie wiedziałem, że już jest. No, to jeszcze 4 tysiące subów, to tak z 2 lata i będzie srebrny przycisk YouTube'a. Ja na Kewce raz czekałem 15 minut, dostałem szejka za darmo. U mnie nigdy się tak nie zdarzyło coś takiego, żeby dali coś za darmo w Kewce za czekanie. A dużo się naczekałem w Kewcu. Wydaje mi się, że... do Maka rzadziej jeżdżę, no bo wolę żarcie z Kewca. Ale wydaje mi się, że w Maku w przeciągu ostatnich 3 lat na palcach jednej ręki mógłbym policzyć sytuację, gdzie musiałem czekać dłużej jak 5 minut na drive. Naprawdę, na palcach jednej ręki. W Kewcu na palcach jednej ręki mógłbym policzyć sytuację, gdzie czekałem mniej niż 5 minut na jedzenie.
A w Kewcu jadłem 6 razy częściej. To jest niesamowite, jaka jest dysproporcja między tymi dwoma sieciami. Po Devil Roomie. Jestem od 40 tysięcy. Bolin JD. Dobrze, dobrze, dziękuję ci serdecznie, kochany. O nie! O, ty, odbiło się na drugą stronę, lol. O, jest secret, no, lol. Justice, może być, może być. Tam jakby był Chaos Karcik. Super by było. Dobra, walka z bossem, lecimy. Jest Curse Room? Jest, dobra, to tu idę na walkę z bossem. Nawet jakby był Devil Room, ale nie sądzę właśnie, że będzie. To bym go olał. Boksik. Ole, super trinket. A ja poszedłbym... O, Health Downa jeszcze dostałem, to już w ogóle. Poszedłbym do Curse Roomu. Wyszedł z niego i wszedł do Boss Challenge Roomu. Może tam coś będzie fajnego? Przestałem pisać o tym Shattered Pixel Dungeon, już 20 razy to przeczytałem. Panie Koksie 3282. Zaś zakazy i pentens, kiedy zacząłem serię? 2020 albo 2021, nie pamiętam szczerze, kiedy wyszedł Repentance już nawet. Chyba w 21, nie? O, HP Active Zap, super. Nieregularnie jakoś w 2017. No to już, kurde. To się wydaje tak niedawno, nie? A tak sobie myślisz, boże, 17 to był 7 lat temu. Dawno temu. Reverie do Isaaca mod. Coś mi pisali widzowie, sądzę, że go pewnie kiedyś sprawdzę. 31 marca, 21. Pamiętam, kiedyś się powiadaje, że w KFC każą zwracać jedzenie, jak coś jest nie tak, ci wymieniają. A ja ostatnio w Maku miałem tak, że jak powiedziałem, że dali mi złego szejka, to nie kazała oddać. A w Maku też tak zawsze było, jak przyszedłem, że miałem złe zamówienie, to zawsze musiałem zwrócić to. Dawno mi się nie zdarzyło, bo ja zazwyczaj teraz jeżdżę zawsze przez drive'a, nie? No to ja, że mam złe jedzenie, się dowiaduję w domu. Ale jak jadałem na miejscu, no to tak, to... Musiałem im oddać tę kanapkę i zrobili mi dobrą dopiero. Jak na przykład chciałem, bez czego siadali z czymś. Jestem tu od Don't Starve Shipwrecked. O kurde, też była dobra seria Shipwrecked'a. Strasznie ją dobrze wspominam. WX-em. Znaczy tam było parę serii, nie wyszło tam innymi postaciami, a WX-em to była taka solidna seryjka. Kiedyś może wrócę solo do Shipwrecked'a. Mówi o Minecraftie, tylko dobrze ten, co jadł drwala bez sera. A, bez kitu, no, drwala bez sera dostałem. No ale kiedy to było? Ja go jadłem, jak był pierwszy albo drugi rok, nie? I od tamtej pory, no, no nie zdarzały się takie sytuacje. Kiedy wyszedł drwal po raz pierwszy? Chyba w 13 jakimś? Coś takiego. 7 Days to Die? Nie. Widziałem jedynie, że widzowie w to grali. Sera chyba bez sosu. Nie no, właśnie zamówiłem drwala i nie dostałem tego sera w panierce. Ale to mówię, to pierwszy raz jak w życiu jadłem drwala i mówię, boże, niedobra jest ta kanapka. I pamiętam, że miał być bekon i bekonu też nie było. I tylko jem ją i tak ten sos taki ostry czułem. I ten sos ostry paskudny był w tym drwalu. Ale jakiś czas temu jadłem tego drwala ostrego i nie wiem, czy mi się zmienił smak, czy zmienili ten sos, ale nie, jest taki niedobry już. Ale bez kitu, jak gadam po raz pierwszy, mówię, boże, jak? Czemu jest taki szał na tę kanapkę? Przecież to jest paskudne. Lock up. Jak tam Hyundai? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nabija kilometry kolejne. Coś mi rolka świszczy. Od klimy, może rolkę mam do wymiany, albo po prostu pasek do naciągnięcia. Ale ogólnie wszystko gite z nim. Co to za trinket? Po zabiciu przeciwnika przez chyba pół sekundy? No, a przez jakiś tam czas krótki mamy tą tarczę, że nie otrzymuje obrażeń, nie? I to się stakuje ze wszystkich przeciwników, więc jak zabiję 10 przeciwników, to mam teoretycznie 5 sekund nietykalności. Uuu.
Jak zamawiasz żarcie stacjonarnie, to przy ladzie jak stary dziad? Tak, przy ladzie. Znaczy, że różnie. Daj item. Jest, super, tears up. I sol harty. I kolejny tears up, jak miał pieniądze. Szczerze tak 50-50. Raz przy ladzie, raz przy tym. Przy tych kioskach samoobsługowych. Ale to mnie bardzo denerwuje właśnie w Kewcu, że na siłę ci je wciskają w te kioski samoobsługowe. A w Maku jest luz, bo w Maku, w tym kiosku wszystko sobie zmienisz w kanapce, a w Kewcu nie. Ja zawsze jak biorę właśnie na przykład Twistera, to chcę go mieć ser bacon bez pomidora. Ale nie ma jak czegoś takiego zamówić na kiosku. Więc zawsze mówię do tej typiary, mówię, ale ja chcę inną kanapkę. Nie zamówię na kiosku tego, proszę pani, no musi mi tu pani tu wbić. Ona to pan zamówi tam i przyjdzie tu i krzyknie na kuchnię, żeby ten był bez pomidora. Chyba żartujesz, ta kobieto. A, no i jeszcze oczywiście jakby była opcja zamówić chociaż ser bacon, nie no, idiotyzm. Co powiesz na stream z plecaką na drugim kanale, że pijesz po przegranej? Nie planuję nic takiego, dziękuję Skalmarze, żółwik dla ciebie. Teraz weekend, już dwa dni piłem ze szwagrem, tak więc już mi starczy na tydzień minimum alkoholu. Mam nadzieję, że samo poczucie gorsze po wizycie w Zabrzu. Czemu gorsze masz nadzieję? Lepsze, bardzo fajne. Spotkałem się z siostrą, ze szwagrem, z dzieciakami. Czemu miałbym mieć gorsze samopoczucie? A nie mam jak się dostać. A karta San mi chyba daje latanie, nie? Kiedy Rimworld, PSW 3 po live, dawaj szybkie SC albo Orlocki. Ta, latanie mi daje, super. Nie, dzisiaj to raczej nie, Stachu. Ale kiedyś będzie można było się ogarnąć, bo widziałem, że cały czas aktualizują i naprawiają i poprawiają tego moda multiplayer Rimworld. To można by było kiedyś zagrać. Chodzi mi o chorobę, kochany. Na razie się czuję dobrze, ale zobaczymy. Może wyjdzie po czasie. Pereskie historie, jak się oświadczyłeś, czy to za duża prywata? No jak się oświadczyłem? No w salonie, no. Co mam więcej mówić, no. Po prostu się spytałem Oli i się zgodziła. A ja bym wysadził maszynę i poszedł może dostać drugiego tirzapa. Sądzę, że i ja i Ola nie lubimy jakoś nie wiadomo czego, więc nie planowałem robić właśnie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zaskoczenia na szczycie góry podczas wycieczki i żeby tam ktoś wyszedł i grał na skrzypcach. No nie. Nie jesteśmy tacy. Wystarczymy nam sobie nawzajem, my sami. To się nie dziwię, że mieszkasz na tym osiedlu. O co ci chodzi? Jakby to było coś nienormalnego? Padaj na bambus. Wąs. Weź mnie, nie nerwuj, bo mi też siedzi cały czas tylko od tego, jak mi się puścił ten Cybermarian. Wąs. Moja jak się mnie pyta, kiedy się jej oświadczę, to jej mówię, że jak wrócę z Radomia. A, ale nie jedziesz do Radomia. Dobra, lecimy na bosika. Siedzi z Harnasiem na kanale nagle, to co Ola, wyjdziesz za mnie? No nie, no aż tak to nie. Bosik. Jeden z dwóch. Bosik, co ty po raz kolejny tak spamisz emotkami z bosikiem? O co chodzi? Ej! Co? What the fuck? Mogę złapać te kule? Złapałem jego kule. Dobra, kolejne piętro. Ten chłop jest to nie wirtuoz kołatki, a w kule nie ma filharmonii. Dzwonię na policję. Dajesz Hasbin Hotel? Nie wiem co to jest nawet, szczerze mówiąc.
Ale trudno być youtuberem, cię widzowie o wszystko i wszystkich pytają mnie. Pytają, czy mam w okolicy ciepłe mamuśki. Co? Nie rozumiem. Nie uważam, żeby mi było trudno, po prostu nie muszę odpowiadać na to. To jest moja decyzja, że odpowiadam. O mój Boże, nie pozdrawiamy cię serdecznie. A, nawet wiem, co jest tam napisane. Chła, chła, chła. Zrób swoje wąs. Jak Hulk Hogan mi nie rośnie tak w dół, wiesz? Mam tylko tutaj i tutaj. Nawet mi tutaj nic po bokach nie rośnie. No, jak Hulk bym mógł zrobić. Chłopiak chciał mi się oświadczyć. Najpierw wybrałem pierścionek, bo on ma okropny kurs. Co ty gadasz? Nie, to ja bym tak nie mógł. Ale też mam znajomych, którzy tak robili, że sobie jechał chłopak, wiesz, z dziewczyną i ona wybierała pierścionek. No to nie, to ja sam wybrałem, ona nic nie wiedziała. Była zdziwiona. Chciałam podwójne curse room, nie mam. Jak mi jakoś się kojarzyło. A, to ja miałem podejście z Crux Pen i mnie jeszcze zjadło ten item. Boże święty, czemu mi się tak teraz to przypomniało? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczyłem ten curse room jakoś. Myślałem, że mam dwa. Tego nienawidzę itemu. Za którym razem zdałem egzamin praktyczny na prawko, za drugim. Za pierwszym mi wyskoczył typ na czerwonym świetle. I zhamowałem, ale w tym samym czasie zhamował też ten egzaminator, bo się pewnie obsrał. No jak on już dotknął hamulca, no to z automatu niezdany niestety. No ale za drugim razem już też poszło bez problemu. Tak jak za pierwszym. Dobra, lecimy dalej. Praktyczny za drugim, a teoretyczny za pierwszym. Pamiętam w ogóle, że jak byłem w Wordzie, to podsłuchałem jakąś dziewczynę zapłakaną, do której mama podeszła, bo ze mną zdawała. 17 raz nie zdała teorii. Ja nie wiem, jak tak można. Z jednej strony mi było jej przykro, bo to kurde słabo. Ale no kurde, no przecież na teorię mamy pytania dostępne wszystkie. To wystarczy się tego wykuć, nie? Wystarczy się wykuć, przecież znasz te pytania i odpowiedzi, wszystkie. Oglądałeś Dune 2? Nie oglądałem Dune 1. Ale właśnie Ola mi mówi, że Dune 2 wychodzi, ogląda jedynkę, jej się podobała i czy chciałbym z nią obejrzeć jedynkę i pójść na dwójkę do kina. Więc możliwe, że niedługo będę oglądał Dune, bo mnie Ola przekona. Czy poza One Piece, które oglądasz regularnie, oglądasz inne jakieś anime? Black Clovera obecnie jedynie. Ale coraz bardziej mam ochotę na wrócenie jednak do tego Naruto, bo mi się codziennie wyświetlają filmiki. Boże, filmiki, jakieś zdjęcia na Facebooku o tym, o Naruto. Jest jak już mam Max Tirsy, ale gówno. Kiedy seria Zimold znowu? Pewnie jedynie w formie streamów na drugim kanale. Na głównym kanale serii Zimold raczej nie będzie już nigdy. Bo za wolna jest ta gra, bez cięcia mało kto by to oglądał i już nie robi takich wyświetleń jak kiedyś. A jak ostatnio robiłem z montażystką, że mi Selesia to montowała, to ostatnie odcinki zarabiały mniej z reklam niż to, ile jej płaciłem za montaż, a wcale jej za montaż dużo nie płaciłem. Głupie są te pytania specjalne na prawo jazdy. No ale masz wszystkie, masz do nich dostęp, nie? U nas przecież na kursie dali płytę nam i były tam wszystkie pytania, była praktycznie aplikacja, która nawet wyglądała identycznie jak ta w Wordzie, że miałeś wszystko pokazane tak jak w Wordzie, że szedłeś i już znałeś wszystkie pytania i odpowiedzi, nie? To mówię, no nawet jak jesteś beznadziejny z, nie wiem, z znajomości znaków, z takiego ogarnięcia się na drodze, że nie jesteś pewny, kto tu ma pierwszeństwo, kto tam, no to wystarczy się wykuć tych pytań. On nawet to powiedział na odcinku, co dobrze oglądam regularnie, co powiedziałem na odcinku, panie grzelatorze.
Dopiero stream do końca tego podejścia. No dzisiaj troszkę krótszy, wiem. Ale jeszcze na jutro muszę plecaki nagrać. Nie mam kolacji jeszcze, jest trochę syf w mieszkaniu. A mówię, niedawno wróciliśmy z Zabrza, dopiero po trasie i się trochę wymęczyłem. Jakbyś miał jeść dżem to z owocami, czy gładki? Bez różnicy, raz tak, raz tak. Do naleśników wolę na przykład taki gładki. Na kanapki wolę z takimi kawałkami owoców. Właśnie nie pamiętam, kiedy jadłem ostatni raz chleb z dżemem, Boże. Kiedyś to na stół kanapki z dżemem żarłem, a nie pamiętam, kiedy jadłem kanapkę z dżemem. Przed studiami jeszcze ostatni raz chyba. Czyli przed 2016. Nie powinni od któregoś nieznanego egzaminu dawać prawka. Powiedzmy od 10, bo to już znaczy, że nie umiesz jeździć po prostu. Nie sądzę, no. Takie wykluczenie się trochę robi kogoś. A widać było po tej dziewczynie, że Jezu, jak ona była zestresowana. Współczuję takim osobom, na które aż tak bardzo trema działa. No to jest okropne uczucie musi być. Ona już, ja już widziałem, jak szliśmy na ten egzamin, że ona była taka jakaś roztrzęsiona, nie? Ale jak wyszła, jak się rozpłakała tam przy mamie, o Jezu, przykre strasznie. Słyszałeś o Akirze Toriyamie? No mówiłem nawet na odcinku z Isaaca przedwczoraj? Przedwczoraj, tak. Wczoraj nie było Isaaca. Nie zdążyłem nagrać. Robiłeś kiedyś nalepkę albo próbowałeś jakąś samoróbkę? Tak, robiłem nalewkę. Kupiłem spirytus i wódę. I... Kurde, zmieniłbym tej temy. Nie mamy złych, ale może coś śmieszniejszego będzie. No, taki dwa razy mniejszy damage po prostu. I nic, żadnych statystyk. O jest. Kupiłem wódkę spirytus i chciałem zrobić miodówę. Tylko że wszystkie były na miodzie lipowym. A ja zrobiłem z mojego ulubionego miodu, czyli z miodu spadziowego. Znaczy pół na pół. Dałem połowę spadziowego, połowę właśnie lipowego. No bo spadziowy jest kurde drogi. I pamiętam, że mi wyszły chyba, nie pamiętam ile tego wyszło. Miałem pół litra spirytusu, pół litra wody i 800 ml miodu. I mi z tego wyszły takie chyba za 2,07 po odcedzeniu wszystkiego, takich syfu i tak dalej. I super to było w smaku. Ale nigdy więcej. Za dużo roboty, to jest do przeżycia jeszcze, ale to się nie opłaca, to jest za drogie. To trzeba by było robić u siebie... To jest sklep w ogóle? No Filip jest lepszy, no. To trzeba by było jakiś bimber u siebie robić chyba, bo to się nie opłaca robić na kupnym alkoholu ze sklepu. Które podejście? Trzecie, dzięki Onyx, żółwik dla ciebie, widzę, że nie w robocie, nie w żabeczce. No kurde, sam spirytus, woda, no to mi wyszło około chyba ze 100 zł za litr za to. Te miody, no strasznie to było drogie. W smaku super. Tam jeszcze te cytryny przecież wyparzałem, nie pamiętam jakieś cytryny, jakieś te... Taki... Ta kora drzew, jak to się nazywa. Taka zawijana w rulonik. Cynamon? Cynamon. Ale strasznie drogie to wyszło. Nie powinno się dawać spadziowego, bo tak się osadza i to nie za dobrze działa? Nie osadzał się, bardzo dobrze działał, a właśnie było czuć jego smak. Ja uwielbiam właśnie. O, dwie części przemiany w Gapiego. A to ciekawe. Może jeszcze Gapim zostaniemy? To może by uratowało to podejście, bo takie trochę gówno jest. Ja uwielbiam właśnie miód spadziowy, to jest mój ulubiony. Ja zawsze jak byłem mały, to tata mi powtarzał, najlepszym miodem jest miód spadziowy. I nie wiedziałem, że on taki drogi kurde jest. Ale w smaku go uwielbiam. Ja często lubię sobie zrobić herbatę, a zaczekać aż ona troszkę ochłonie. Żeby już taka była ciepła, ale nie gorąca. I dodać do tego właśnie miodzik spadziowy. Pychotka. Dopiero co z pracy wróciłem.
Kurde, ale w ogóle, bo ty nadal pracujesz w tej żabce? Ja normalnie przestaję chodzić do żabki, jak mnie zdenerwowali. No, mam jakąś tą aplikację żabki i robię tam zakupy rzadko, no bo tam robię zakupy jedynie, nie wiem, w niedzielę. Albo jak naprawdę jakąś pojedynczą rzecz potrzebuję, no bo kurde, no to kogo, no kto tam robi zakupy codzienne. No i tam standardowo włączam aplikację żabki, żeby tam te zniżki mieć, bo oni tam mają z 5 cenników na... Jak kupisz wielopaku, ale w takim, a jak kupisz innym wielopaku, to masz inną cenę, a jak kupisz w tym wielopaku z aplikacją, to masz jeszcze inną cenę. Boże, nienawidzę tych cenówek w żabce. Ale... Chcę zeskanować apkę? Widzę, że ten kod kreskowy cały czerwony. Wie co jest, no ale daję mu zeskanować i on widzi, że tu już pana konto zostało wyłączone, że musi pan podać numer telefonu, żeby robić teraz zakupy w normalnej cenie, bo umówmy się. Nie podajesz numeru telefonu, żeby robić zakupy w niższej cenie. Ty po prostu jak tego nie podajesz, to robisz zakupy w wyższej cenie. No to powiedziałem, w dupie mam was. Będę chodził do jakichś sklepów osiedlowych teraz. Dam se radę bez tej żabki. Co w Secret Roomie? W3 po streamie? Nie. Dzisiaj kurde nie odpadam z grania. Po streamie idę nagrywać na jutro. Z Olą pewnie posiedzę jeszcze trochę i no mówię, się wyspać muszę dzisiaj i ogarnąć trochę w mieszkaniu. Sztos wąs, dzięki byku. Miód spadziowy jest podwójne combo, bo spać to dosłownie żygi mszycy i innych owadów, a miód to żygi pszczół. No, trochę tak. Tak jest. Niedługo żabka będzie miała konkurencja na rynku, to ceny spadną. No ja w ogóle słyszałem, że może zlikwidują ten zakaz cofną zakaz handlu w niedzielę. No bo tak naprawdę bez tego to żabka u mnie, kurde, nigdy chyba bym nie robił zakupów w żabce. 90% moich zakupów w żabce jest w niedzielę, jak trzeba coś tam małego dokupić, nie? Dobra, muszę ogarnąć tutaj podejście, bo jak David Roomu nie dostanę i temu Gapiego, to mi będzie przykro. HP za dużo nie mam. Obrażeń też. Już się boję. Jak to będzie damage down? Uff! I damage up i tears up, wow. Health down, ale to jest do przeżycia akurat. Ryzyk ma udziały w żabce? O, to już w ogóle tam nie chodzę. Boże, ryzyka to nie cierpię, to jako człowieka, naprawdę. Jak to jest... Jak to trzeba być bezczelnym, to ja nie wiem. Jak ja nienawidzę takich hipokrytów właśnie, Jezu! A, już się nie będę wypowiadał. Ciężko jakąś konkurencję dla żabek teraz? Co ty gadasz? U mnie jest pełno osiedlowych sklepów nadal wszędzie w Skierniewicach. Czy tu gdzie mieszkam, czy tam gdzie mieszkałem, wszędzie są jakieś osiedlowe sklepy. No nie ma konkurencji w niedzielę. Rzeczywiście, większość osiedlowych u mnie jest zamknięta w niedzielę, zostały tylko żabki. Ale poza niedzielą, kurde, no to jest pełno sklepów osiedlowych, które mają lepsze ceny jak żabka, nie mają wymogu jakichś aplikacji zasranych, 4 różnych rozpisów cen. Bez moda na złotówki grasz? Tak jest. Ulepszony tytan telewizor jest lepszy niż ulepszony tytan kamera. Co? O czym ty mówisz w ogóle? Super Secret Room i lecimy na walkę z bossem. Nie wiem po co w ogóle po tym piętrze tak chodzę, ale... O, opłacało się w miarę. O, jeszcze może zdążę na hasza. Kurde, takie dobre tempo miałem. A tutaj na hasza i z obrażeniami 4 to... średnio. Tylko ja mam takie spadki klatek. Możliwe, że się zdarza, jak na modach się gra w Isaaca, to niestety w niektórych pokojach, jak wiesz, jest w jednym pokoju ścina i nagle przychodzisz z pokoju do pokoju i przestaje ścinać, no to definitywnie wina u mnie gry. Ale sam stream nie ścina w ogóle. I raczej Isaac dzisiaj jest w miarę responsywny. Chociaż, no nie wiem, no różnie. Jak ci przestaje lagować, gdy przechodzę z pokoju do pokoju, to wina jest u mnie na 100%. No ta Keldama na takich przeciwników, powiem wam, że zaskakująco przyjemna. Czy będzie flip działał w Treasure Roomie u Hasha?
No to by było fajne. 4 itemy z każdego treasure roomu. Do zobaczenia. Nie przeczytałeś całego komentarza, dlaczego nie wiesz, o co mi chodzi. Ja słyszałem od jakichś dzieciaków, że cytuję, ulepszony tytan telewizor. No że, ja zaraz to przeczytam całe, bo to nadal nie ma sensu. Ja tu przeczytałem wszystko, tylko że w myślach. I nadal nie rozumiem, o co chodzi. Ale nieprzyjemny pokój w ogóle. Ja usłyszałem od jakichś dzieciaków, że cytuję, ulepszony tytan telewizor jest lepszy niż ulepszony tytan kamera. Inny dzieciak, nie, to ulepszony tytan kamera jest lepszy niż ulepszony tytan telewizor. Jeszcze napisałeś niż przez SZ. O co ci chodzi? Przeczytałem całe, nadal to nie ma sensu. Nie, nie palę papierosów. Kolejne piętro, tak jest. Chyba chodzi o Skibidi Toilet? To ja nie wiem, nie oglądałem nigdy Skibidi Toilet, nie wiem co to jest. Wiem, że chodzi tam o toaletę. Co mnie uderzyło? O fuck, o fuck, o fuck. O, są harcik, lol. Super. Już nie palę papierosów. No kiedyś paliłem epety. Ale papierosów zwykłych tak regularnie nigdy nie paliłem. Bardzo okazjonalnie, przez całe swoje życie przepaliłem, no średnio paliłem, nie wiem, paczkę papierosów na 2 lata, można by powiedzieć. To przez moje 6 lat takiego palenia, ile wypaliłem? 6 paczek papierosów. Nie ma wyglądu, ale tupa. No dobra, walka z bossem. Ja mieszkam w 20... Serio, Curse of the Blind? Ale gówno. Wow. I są tu itemy sflipowane. No to ryzykuję tu, no co mi zostało, no. Jezu. No gorszych itemów chyba nie mogłem wziąć. Jaki nie fart, umieram na haszu tu. Jeszcze 9 razy. Nie no, to jest najgo... Jakie gówno. Aż mi się żygać zachciało. Chaos card. Też fajne, ale Chaos i byłby lepszy. Ale syf. Paczka na 2 lata? Nie no, paczka na rok powiedziałem. Gdzie paczka na 2 lata? Rocznie paczkę. Były jakieś zachcianki przy rzucaniu palenia? Mój dziadek jadł ciągle zupę mleczną i landrynki. Nic, nic. Nie, jest, ja do dzisiaj to czuję, mi się chce. I mi się po prostu, wiesz, papierosy złączyły jakoś w mózgu. Jak na przykład piję rano kawę, to od razu mam takie... Coś, co mi brakuje, nie? Mi się wtedy chce. Albo jak piję alkohol. Bo to zawsze mi się z imprezą kojarzyło, nie? Jestem na imprezie i po prostu brakuje mi tego epeta wtedy. No to jest ciężki nauk do rzucenia. Na 2 lata powiedziałeś? No to źle powiedziałem, no Jezu. Na rok miałem na myśli. Dobra, no z tym Huge Grove to te obrażenia nie są aż takie najgorsze, tak szczerze mówiąc. Ale z haszem w drugiej fazie najłatwiej nie będzie. Jakieś zmiany zdrowotne po rzuceniu, czy bardziej prewencyjnie? Nie, wiesz, ja nie paliłem nawet dużo, no tak jak mówiłem ci, zwykłych papierosów to ja w ogóle praktycznie nie paliłem, no to... Mówię, paczkę papierosów rocznie, nie? A epety też, jak ja widzę, jak moi znajomi potrafią, wiesz, tą jedną razówkę kupić i wypalić to dziennie, jedną, nie? A ja zazwyczaj miałem jedną razówkę na tydzień. Jedyne co, to na pewno mniej suche gardło i mniej kaszlenia. Kaszel i suche gardło, to się czuło najbardziej przy tych papierosach. Epety ciężej rzucić niż zwykłe, też mi się tak wydaje. Z dnia na dzień, nie stopniowo. I to tuż po kupieniu nowego papierosa.
jednorazowy nowej. Tak się na nią popatrzyłem i nową wrzuciłem do śmietnika. Czy tak położyłem na śmietniku na to miejsce, gdzie są. Gdzie się kiepy rzuca. Mówię, nie wiem, to się chyba nie powinno wyrzucać do śmietnika. To jest bateria. Mam tutaj jeszcze w ogóle całe te. Mam całe. Ja nadal to trzymam i się zastanawiam, gdzie mam to wyrzucić, nie? Mam tych jednorazówek tutaj ze 100 chyba. Tu są 4 warstwy tego jeszcze w dół. O Jezus. I muszę gdzieś pójść to zutylizować. To są elektrośmieci z baterią. Co sądzę o IQOS-ach? Że śmierdzą jeszcze gorzej niż zwykłe kiepy i nigdy w życiu bym tego nie używał. Jezu, śmierdzi starą skarpetą i niemytymi zębami. Nienawidzę, jak przychodzi do mnie znajomy i pali IQOS-y, o Jezus. Teraz jak mieszkam sobie u siebie i do mnie ktoś przychodzi, no to jeszcze mu mogę kazać iść na ten, na balkon, nie? To nie muszę tego tak aż tak bardzo wąchać, sobie też tak to czuć. Ale jak miałem współlokatora, który walił IQOS-y normalnie we wspólnym mieszkaniu naszym, no to to tragedia była. Pozdrowienia z Katowic, kolejny miesiąc za nami, otyły panie, pozdrawiam serdecznie. Jak tam ręka boli, czy lepiej jest? Jest ogólnie już się bałem, że tobie gdzieś wyrzuci. Jest ogólnie lepiej, ale kurde, przez ten weekend strasznie było źle z ręką. Chociaż o dziwo teraz przyjechałem i jest w miarę okej, gram w Isaaca, nic nie czuję. Ale wczoraj rano jak wstałem, jak dzisiaj rano nawet jak wstałem, to jakaś masakra była. Ostatnie tak 3 dni mam jakiś problem z łapą. Ale no to mówię, ćwiczenia siłowe, pompki zawsze pomaga. A velo, te takie podziąsło, a to też, no to jest kiepskie. No nikotyna jest straszna, jest niesamowicie uzależniająca. Pamiętaj, że bateria w epetach może spuchnąć z czasem, sama się zapalić. Pusta, rozładowana bateria spuchnie i się zapali. Chyba to tak nie działa. Wszystkie przecież są zużyte do zera. I uwierz mi, są do zera, bo ile razy ja z nich już ciągnąłem po dwóch dniach tego ostatniego bucha, co tam się naładował, jak się zmroziła, to trzeba 4 rano do pracy wstałeś, do 6.9 trzeba dobić. Czego 6.9? A, że dzisiaj! Dzięki Skalmarze! Żółwik dla ciebie! No to miłego spanka ci życzę i miłej pracy jutro. Dzięki za wsparcie. Wel, coś innego niż velo, to ja już nie wiem. Nie znam się na tym. Pamiętam, jak IQOS-y wchodziły na rynek, mój współlokator z nimi współpracował. Dali nam do spróbowania, mówiłem. Powąchałem, jak to pachnie, jak palona herbata. To było w 2018 roku. O Boże, nie, to dla mnie IQOS-y walą strasznie. To jest taki... Jakby ktoś mnie się spytał, jakiego zapachu nie lubię, no to standardowo gówno żygi i trzeci to chyba IQOS. To na takim samym poziomie dla mnie jest. Okropnie, a nie, jeszcze jak słucham tych znajomych moich, którzy to palą, a tak w ogóle wszyscy moi znajomi, którzy palili IQOS już ich nie palą. Albo sami palą, skręcają zwykłe fajki, albo palą zwykłe fajki, albo rzucili, albo przeszli na epety. Nie mam chyba żadnego znajomego, który palił IQOS-y i nadal pali IQOS-y. Wydaje mi się, że to jest przejściowe. Każdy w końcu rzuca. No i co mówiłem? No, śmierdzi to. Pierdem walą, no. Takim pierdem, ale ze spoconej dupy, nie? O Jezu, straszne to jest. Ej, nie rób smaka, co ty mówisz, człowieku? Co ty mówisz? Wariacie. Myślę, tam jest litowo-jonowa, niezależnie od stanu naładowania może pierdyknąć. No wydaje mi się, że jednak... poziom ładunku w akumulatorze ma dosyć duże znaczenie, jeżeli chodzi o katastrofę, jaka może nastąpić potem. Ale tak tylko myślę.
to za srebrne serduszka? Szczerze nie wiem. Z moda Repentance Plus. Jak dobrze streamek jest, humor jakkolwiek poprawi. No to ci życzę, Sansie, wszystkiego najlepszego w życiu. Oby się humorek poprawił na stałe. Nieważne, co tam się dzieje. Oj, oj, oj. No, na walce z Isaaciem powiem wam, że chyba nie będę czytał czatu, bo tu grubo jest. A ja mam 9 żyć i nie chciałbym z nim 9 razy walczyć. A jeszcze mnie czeka walka z kurde Blue Baby zmienionym, to jest straszne. O kurde, już dwa razy otrzymam obrażenia. No ja padnę. Na strzał albo na dwa jestem. Jezu, dlaczego ja zmieniałem te itemy? Miałem takie dobre podejście. Ale to Desto nie oddało. Nic mu nie spuchnie, nic nie wywali, naczytałeś się głupot. O, widzicie widzowie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Dobra, lecimy na The Chest. Mój kumpel ma w aucie tylko po to, że jak na imprezie kończy mu się olejek albo bateria w papierosie, to pali. Rozładowana, naładowana bateria litowo-jonowa pali się tak samo, ale naładowaną o wiele łatwiej podpalić przez zwarcie. No jak? Nie wiem, ciężko mi w to uwierzyć. Jeżeli tam jest tyle i tyle mniej energii, to automatycznie też jest tyle i tyle mniej energii, która może zrobić coś złego. Ale mówię, ja się nie znam. Co to za item po prawo na górze? Po prawo na górze? Liście itemów? Grzyb? Gruby grzyb po prostu? Jak Roman Dymowski? Chyba Dmowski! Roman Dymowski! Oczywiście nic się nie stanie, te baterie w jednorazówkach to najzwyklejsze, super popularne 700 mAh litowo-jonowe, które są wsadzane do tysięcy innych urządzeń. No i to wszystko zamknięte, no i kurde, no mówię, no to trochę tak jak rozładować baterię w pilocie i myśleć, że no, bateria w pilocie może spuchnąć i eksplodować tam. Yeah. No to lepsze, no bo ten flip to mi na nic nie potrzebny, a to może mi chociaż Soul Hearta wygenerować, nie? Kurde, ciężko tu idzie. Ten słynny pan książęce. No tak, dziękuję Perelku, żółwik dla ciebie. Dzięki za wsparcie. Kto to o książęcym nagle wypomniał? Co ty, kumpel broniara, czy co? Że jeszcze książęce pamiętają. No, powinienem mieć współpracę z książęcem. Jak tam Black Clover idzie? Ślamazarnie. Może jeden odcinek w przeciągu ostatnich 2 tygodni obejrzałem, wiesz? No ale dalej będę oglądał. Wiesz, ja nie wiem, czy w Kaufie nie ma tego miejsca na zużyte akumulatory i tam chyba mógłbym po prostu to wszystko zostawić. No bo tak szczerze, to wszyscy moi znajomi to po prostu do śmieci wywalają i tyle, nie? Ale ja nie wiem, jakoś zdaję sobie sprawę, co tu jest i mi tak głupio byłoby to wrzucić normalnie ze wszystkimi śmieciami. Winka robi ci grę? Trochę ta. Będziesz szedł na delirium? No jak się trafi przejście, to mam wybór. Bo mnie zjecie, jak nie pójdę. Mam nadzieję, że się nie trafi przejście po prostu. A Dominik dalej bez żółwika? Jaki Dominik? Ja mam czat na żywo, czy top czat? Czat na żywo, nie, dobrze. Coś nie zobaczyłem?
Co oznacza zakończenie, gdzie matka Isaaca ręką zabiera go do skrzyni? No, że był Isaac poza skrzynią, a mama w skrzyni, więc go tam wciągnęła. Nie wiem, no. No już wiesz, to już są takie zakończenia, że to trzeba się po prostu domyślać i wymyślać, o. Tak jak robiłem te prezentacje na Skierko, no, odnośnie zakończenia Isaaca, że to do tego to pewnie można by było wymyśleć coś w stylu, że matka i jej silna ręka może biła Isaaca za to, co robił i tak dalej. I ona go do tego skłoniła przez to jej zachowanie, przez samą siebie, że wszedł do skrzyni i tam umarł. I się udusił, no bo takie jest niby kanoniczne zakończenie Isaaca. Isaac nie żyje, umarł, udusił się w skrzyni. I może to jest ta symboliczna ręka matki, która go pchnęła do tego. Tak można by było myśleć. Jaki orbital jest najlepszy? Ten nóż, Sacrificial Dagger, bo bije fest dużo damage'a i można się nim fajnie bawić. Się zagapiłem na czat. Dobra, mam 8 żyć. Idziemy szukać dalej. O, będzie ciężko z bossem, powiem wam. A to Blue Baby zmienione to jest naprawdę bezkompromisowe. Tam ją minąłem 4 live z rzędu. Prawie, widzisz, prawie. Czy ty widzisz, co piszę? Nie. Jesteś tylko wytworem mojej wyobraźni. Wrzuciłem 2 naładowane ogniwa do ognia i wybuchu jak petarda. Ja nie będę mówił, który mój znajomy, ale ostatnio mamy spotkanie, mam imprezę, jeden z moich znajomych z dzieciństwa mówi: wszystkiego najlepszego z Akademii Mężczyzn dla was. Mam nadzieję, że ktoś o was ładnie pamiętał. Też ktoś o was. A, dziękuję Artosie, że mówi dla ciebie również wszystkiego najlepszego. I dla wszystkich chłopaków. O czym mówiłem? Mój kumpel mówi mi, że Boże, on to miał takich techników debili, coś tam, takich debili ze stresem jest taką osobą, która przez stres zjada destrukcyjnie, mam egzamin praktycznie 3 podejścia, 2 ostatnio oblane przez stres, bo często mi się noga auto w końcu zgasło. O Jezu, ja szedłem w ogóle na ja byłem tak pewny siebie, jak szedłem na egzamin i rzeczywiście dobrze mi szedł, ale jak wsiadłem do tego auta, to noga tak. I tak mam takie normalnie, że wiesz, ciało jest zestresowane, a ja mam w umyśle: co jest? Czemu ja się stresuję? I takie mam, nie jestem sobie w stanie tego wytłumaczyć, że ciało z mózgiem w ogóle odłączone, nie? Ciało tak, a mózg, what the fuck, nie stresuj się! Dzięki wielkie, żółwik dla ciebie. Radzenie sobie ze stresem? O Jezus. To za ciężkie pytanie, żebym ci tak odpowiedział na streamie, na szybko. Jakąkolwiek mądrą odpowiedź, wiesz? No i też to nie jest, mi się wydaje, temat na stream. Jedynie mógłbym ci takie mówić banały, naprawdę. Przepraszam, że ci tak nie pomogę, ale mógłbym ci jedynie mówić takie banały, które każdy słyszał. A wydaje mi się, że ten temat na tyle poważny, że na pewno w moim przypadku nie jest na streama, bo sam dosyć sporo takich problemów miewam, a nie chciałbym tutaj o nich opowiadać przy 400 osobach. O koledze dokończę, zmienię temat na coś bardziej zabawnego. Mój kumpel wygrałem, idę po zdrowie. Mój kumpel mówi odnośnie wrzucania rzeczy do ognia: Boże, jakie ja miałem w technikum debili. Jestem chory, ale nie siedzę się oglądając ciebie, pozdrawiam. Ale nie nudzę się oglądając ciebie. Dziękuję, kałużo, żółwik dla ciebie. Dużo zdrowia ci życzę, żebyś nie był chory. Nie dokończę powieści. Że jakich debili miał w klasie i w ogóle. Że, no, co prawda, Ja im przyniosłem te butle, z gazem. Ale tylko im przyniosłem, a oni debile wrzucili do ognia. Ja myślę, do ognia butle z gazem wrzucić, pełną.
Grubo. Nauczyciel strażak wyciągnął podobno od razu szybko, ale... Nieważne. Lecimy sobie na kolejne piętro. O, jedną rzecz jedynie, taką ze stresem, która akurat działa u mnie i z tym się mogę podzielić. No na pewno trzymać się z dala od używek. Właśnie alkohol, cokolwiek, no nie. Ja jak miałem kiedyś deprechę i stwierdziłem, że będę chlał dużo, to było tylko gorzej. Więc z dala od tego. A mi najbardziej pomagał sport. No i no mówię, nie robienie nic, siedzenie w domu, to jest najgorsze, co można robić. Chociaż Boże, ty mówisz o stresie, a nie o depresji. No, o depresji. Dobra, no nieważne. Ze stresem to inna sprawa. Co ja gadam za głupoty? Już się tutaj po tej butli w ogniu rozkojarzyłem cały. Jakie modyfikacje polecasz na nowej temki? Repentance Plus. No, ja na tym gram już nie wiem ile odcinków. Bardzo fajny mod. Boże, to jest dopiero pierwsza faza? Ale gówno. No mam dużo bomb, mogę rzucać w niego. Co ty robisz, człowieku? O Jezus, co ja robię? Człowieku, ogarnij się. Za dużo tych pocisków, ja nie wiem gdzie to jest. Może po prostu zadraj baby ze stanu? No, mnie zabije tu zaraz. Kałuża 13! Nowy wspierający, dzięki wielkie! Żółwik dla ciebie! Wielkie dzięki za wsparcie! Ojej! I przypominam, na karcie społeczności napisane, jak się dostać na Discorda. Kurde, ze stresem to jest ciężki temat. Ja to w ogóle kiedyś miałem, jeżeli chodzi o stres i tremę taką właśnie. Ja pamiętam, że byłem strasznie, miałem ten problem w podstawówce. O Jezu, jak ja się stresowałem, to było straszne. Jakieś konkursy recytatorskie chodziłem. Występowałem w kinoteatrze Polones. Jakąś tam sztukę wystawialiśmy. Jak ja się stresowałem. What the fuck? Zaliczyło mi tę walkę z bossem. Boże, jak dobrze. Już myślałem, że się popłaczę, nie? Jak ja się tam stresowałem niesamowicie. No i to nie jest żaden tutaj dla was rada, żeby sobie z tym poradzić. Ale mi bardzo pomogło zostanie youtuberem. Boże, jak to mi dało dużo pewności siebie. To jest niesamowite. Naprawdę, w każdym aspekcie życia mi to pomogło. Przynajmniej widać po tych pierwszych odcinkach, jak ja byłem zamknięty w sobie i tak dalej. Jakoś teraz jest ten kontakt z ludźmi jeszcze większy właśnie. Cały czas się nagrywa, cały czas się gada. Ta pewność siebie przyszła jakoś z czasem. I o Jezu, to we wszystkim mi pomogło. Jestem duszą towarzystwa teraz na imprezach, nie? A nie jak kiedyś taki właśnie byłem przymulony, zestresowany takimi... I to też w takich sytuacjach stresowych pomaga właśnie. Gdzie była trema, to teraz jakoś podchodzisz do tego luźniej. Lepiej kupić DLC Royalty czy to najnowsze do Remote? Najnowsze jest największe i najwięcej daje, ale każde DLC do Remote jest fajne. Z każdego będziesz zadowolony. Dzień dobry, cześć Ahacik. Jeszcze powiedz, że koniec się załamie. No niestety właśnie kończymy. Super, że my jako twoi widzowie poniekąd mogliśmy ci pomóc. Boże, poniekąd mogliście mi pomóc, wy mi życie ustawiliście, ludzie. Ja dzięki was się zmieniłem, dzięki wam się zmieniłem na lepsze. Dzięki wam mam pracę dobrą, w której zarabiam dobrze i w której się czuję dobrze. Wszystko tutaj mi żeście całe życie ustawili, ludzie. Jakby nie wy, to ja nie wiem, co ja bym robił. Dałbym sobie pewnie radę w życiu, ale czy byłbym taki szczęśliwy jak teraz, nie wiem. A mogę tak powiedzieć, że dzięki wam jestem szczęśliwym chłopakiem. Dobra. Bardzo fajnie widziała tam też medytacja, można znaleźć sobie na YouTube medytację oddechową. 5 minut starsze, wystarczy o jednej porze codziennie. To też jest super właśnie. Ja kiedyś myślałem, że to jest w ogóle bujda na resorach, a wcale, że nie, medytacja jest super. W ogóle czas dla siebie taki w dzisiejszym świecie. Taki moment wyciszenia. Dla mnie takim momentem, no to nie jest medytacja, ale takim momentem jest jazda autem. Że jadę autem i słyszę tylko ryk silnika, nie zasuwam jakoś, po prostu jeżdżę po mieście sobie, nie? Ale tylko słyszę dźwięk silnika i mam czas dla siebie i kontemplację i właśnie myśli tylko dla siebie, a nie, że tu na telefonie, tu z kimś, tu z tamtym, tu gadam, tu nagrywam, tu tamto, sram to,
Isaacle? Dobra, nie zaspoilerowaliście mi to Isaacle. To chowam, chowam czat. Nie widzę teraz czatu. Isaacle. Już zapisałem. Isaacle. Dobra, tryb studia, dajcie mi chwilę. Przechwytywanie okna. Isaacle. Przypominam, nie widzę czatu waszego. Jeżeli cokolwiek piszecie, to niestety tego teraz nie widzę. Ty, jest jakiś game mode selection. What the fuck, coś zmienili. Dobra, przejście. Dobra, widzicie teraz Isaacle. Ja nie widzę nawet donate'ów, więc też mi nie zaspoilerujecie. No i dobra, mówię, nie widzę czatu. Jak coś, żebym sobie nie pomagał. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Czekaj. O, dobra, jestem tutaj, jestem na żywo. Co to jest? Jakiś game mode? Classic, Seed Infinite, Comic Soon, True Infinite, Classic. Aha, no dobra, Comic Soon, no to mnie to nie obchodzi. Standardowo, Magic Mushroom, wy widzicie tu, widzicie Magic Mushroom. A teraz kurde, to dobra, muszę zjeżdżać. I ten pasywny to jest, od razu blokowany we flashu już był. Ani czerwony, ani biały. Heal many stats size. Może wpływać na jakieś wiele statystyk, albo leczyć, albo na wielkość. Item room, ultra secret room, unique. I ten pasywny z flashowej gierki. Wy zobaczycie teraz, jak ja się męczę. Naprawdę nie potrafię z tego zgadywać. Przypominam, nie widzę czatu. Item pasywny z flashowej gry. Ani czerwony, ani biały. Który jest z item roomu, zakładam, jakości niższej niż 4. Ani czerwony, ani biały. Healuje albo wiele statystyk. Może Capricorn? Były te znaki zodiaku w podstawowej grze? Chyba były, był Gemini. Capricorn? Chyba nie. 3, pasywny. Item room, równo item room. Jest w Liberfie, no. Black Blue. O, jest ten. Jest niebieski albo czarny. Co? Bombs, explodes, coins? What the fuck, Capricorn? Z flashowej gry... A, ale tu jest red, white, black, blue. Niebieski albo czarny. Zgaduję, że czarny, bo niebieskich itemów jakoś dużo specjalnie nie ma. Chyba, że Maligan może. A Maligan był w tym. Mulligan. Ale to byłby jakieś ci 3 minimum chyba item. Blue, okej, okay, czyli czarny. I w Wrath of the Lamb był, a nie we flashowym. Czarny item wpływający na zdrowie moje z item roomu, równo z item roomu, o jakości 2 albo mniejszej z flashowej gry. Ja pierniczę, to ciężkie będzie. Mam pusto wełbie. Co leczy? Albo wpływa na co? Na size, many stats. No, dużo statystyk może równie dobrze daje. No dałem, no bo tu się tylko jedna z trzech ten zgadza, a nie wszystkie. Pasywny item room z flashowej gry, czarny. Many stats. Jaki to mógłby być item? No i to niekoniecznie musi być sam czarny, może być czarno jakiś tam. A dobry mi ktoś dał pomysł, że jak daję Rainbow Cookie, Play-Doh Cookie, to się wyświetla, czy tu jest ten kolor, bo jest bardzo dużo kolorów. O Jezus, przepraszam was, ale nie wiedziałem, że takie głośne będzie. Już ściszam. Najmocniej przepraszam. Dobra, ani czerwony, ani purple, ani green, ani brown. Nie biorę podpowiedzi, bo za łatwo. Czarny item jakości 1 albo 0 w ogóle. Ale gówno, ty! Jezus. To są itemy, których najmniej znam. Item jakości 1 albo 0. Który wpływa na wiele statystyk?
Jest jakiś item black? A to już podpowiadania takie sobie za bardzo, to mi się wydaje. Black bean. Też nie zero! Wszystkie quality nie trafiłem! I jest czarny. Item jakości jeden, dokładnie jeden to musi być. I to nie jest Wrath of the Lamb. Jakie gówno! Item jakości jeden z flashowego Isaaca, wpływający na staty, z item roomu tylko, co jest czarny. To jest nie do zgadnięcia. 700 ponad itemów w grze. Ja już widzę, jak wy to piszecie na tym, jak wy piszecie na czacie, którego nie widzę, przypominam. Już się boję, jak wy mi tam jedziecie. No nie mam pojęcia. Nawet żadnego czarnego itemu za item roomu teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Eve's Mascara? Te itemy jakości 2 i niższe to się w ogóle w głowie nawet nie zapamiętuje. Ty kojarzysz tylko jak podnosisz, a nie myślisz o nich nigdy. 700 ponad itemów, ja pierniczę, ale to jest trudne. Dobra, raz teraz jak nie zgadnę, to biorę podpowiedź z quota, bo tam to zgadnę na 100%. Jakie były itemy w oryginalnym Majzaku? Zwykłe grzyby. Mam snipe, no ale to jest item roomu. Habit? No ale to jest biało-czarny. Pasywny i nie byłby many stats. Black Candle może. Czy było Black Candle w oryginalnym Isaacu? Nie pamiętam. To jest item jakości 3, no tak. Dobra, jeszcze jedno. To nie jest w item roomie, Boże. No i to nie... Na co to wpływa, ty? To jedynie trafiłem tutaj many stats, heal albo size. Co wpływa na wielkość. Albo leczy. Albo many stats, ale podpowiedź, super. Tu ani nic, nie tirsy, nie mucha, nie znajdźki. Ty, to nie jest many stats, bo tu się przecież wykluczyło, Boże, jestem debilem. Czyli to wielkość albo heal. Wielkość albo heal jest tutaj tylko, bo tutaj many stat jest wykluczone. Chyba, że to jest many stat, a to jest many stats. Mam nadzieję, że to się... To nie jest tak. Dobra, to leczy albo zwiększa postać, albo ją zmniejsza. Czarne? Co tu jest taki item? Nie ma takiego itemu w grze. Nie mam pojęcia. Daję sobie czas do 21, jak nie zgadnę, to podpowiedź z quota biorę. Co wpływa na wielkość? Leo. Bucket of Lard. No bo tutaj żaden black, nie? Nie zadziała. No. Dark. Też nie. Z oryginalnego Isaaca. Flashowego. Takie to jest trudne. Jestem fatalny w takie rzeczy. Dlatego ja to wycinam na odcinkach i robię pauzy, zanim coś zgadnę, bo widzicie, ile czasu to się schodzi. Ja czasem to zgaduję tyle, ile czasu trwa odcinek. Co healuje może? Pod to pójdźmy. Co healuje? Czarne. Z item roomu. Ale to musi być oczywiste. Item jakości 1, no to są najbardziej niezapamiętane itemy. Black Bean nie leczy. Size, może coś, co mnie zmniejsza, a nie zwiększa. Co mnie zmniejsza? Small masz? To nie jest. On jest blue. A blue było wykluczone, nie? Tak, blue było wykluczone. No muszę wziąć podpowiedź na quota, bo nie ma szans. Co jeszcze zmniejsza? Dobra, nie, no biorę podpowiedź na quota, bo ja tu nieskończony będę siedział. Nie ma szans. Kills heal. O Jezu, Charm of the Vampire. Serio? To ole gówno. Bez hitu. Charm of the Vampire. Tragedia. Tragedia!
Tak blisko, a tak daleko. On was nie widzi, bez kitu. Nie widzę was, widzowie. Już obramówka jest dla mnie trudniejsza? Nie, ja z obramówki każdy item z gry znajdę. Od razu. Ja cię kręcę. Nie, powiem wam, że itemy takie jakości niskiej są najgorsze, bo ja w ogóle ich, w sensie ja znam każdy item w grze, nie? I z obramówki znajdę, każdy z opisu sądzę z 90%. Ale tak z dupy zgadnąć to jest tragedia. Itemy jakości 3-4 to w miarę idzie, nie? Aktywne też, ale pasywne, tej jakości 2 i niższe, wśród tych 500 rozkmienić z bani, to jest masakra. Świetna zabawa, to Isaac dla ludzi, którzy zęby zjedli na tej grze? No super jest. Ale no mówię, są ludzie w tym lepsi i gorsi, ja wydaje mi się, że nie jestem w to za dobry. Charm of the Vampire, no? W oryginalnym Isaacu rzeczywiście był. No dobra, Ryfek, jestem na Discord, cieszę się. Lecę, misiaki, idę nagrywać zaraz plecaki na jutro. No i co? No i tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć. Pa, pa.